Szanowni Państwo, nasza dzisiejsza debata jest na dwie części podzielona. Pierwsza to dwa pytania od moderatora, czyli od mojej skromnej osoby. Nie przedstawiłem się, Andrzej Skiba, asystent w Instytucie Politologii oraz Instytut Debaty Publicznej. Natomiast druga część po tych pytaniach to pytania oczywiście z sali. I tutaj liczymy na to, że będzie od Państwa duża aktywność, ale zanim jeszcze ruszymy z pierwszym pytaniem, powitajmy jeszcze raz wielkimi brawami za odwagę, za to, że nasi goście przychodzą nie przed wyborami, ale w połowie kadencji. Przychodzą niektórzy po raz któryś już, niektórzy po raz pierwszy, ale przychodzą do nas i to jest przykład tego, że politycy powinni i są bliżej ludzi i to należy z całą pewnością cenić. Ja tutaj przekażę drugi mikrofon, który będzie, tak powiem, do dyspozycji. Jak Państwo się nim podzielą, to oczywiście będzie kwestia już wewnętrznych regulacji, że tak powiem. Pierwsze pytanie, ja pozwolę sobie czas kontrolować, będę prosił o w miarę zwięzłe, sprawne odpowiedzi. Wiem, że czasem ciężko unikać ad vocem czy krótkiego komentarza, ale w trosce o czas, w trosce o naszą publiczność będę prosił o krótkie, merytoryczne wypowiedzi na następujące tematy. Jeżeli chodzi o kolejność, będę prosił alfabetycznie, czyli pierwsza będzie pani poseł Magdalena Błońska, następnie będzie pan poseł Grzegorz Furgo, później pan poseł Marcin Horała i później pani poseł Ewa Lider. Ta kolejność będzie się zmieniała oczywiście. Szanowni Państwo, kochana publiczności, nie przedłużając, chciałbym zadać następujące pytanie. Proszę Państwa, w roku 2015 mieliśmy do czynienia z dwoma wyborami, tak? Dwie elekcje, wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. W wyniku tych wyborów z jednej strony mamy prezydenta Andrzeja Dudę, z drugiej strony mamy rząd premier Beaty Szydło, rząd cieszący się większością, co jest pierwszym przypadkiem, większością parlamentarną, tak? W sensie samodzielna większość bez, powiedzmy, takich formalnych przynajmniej koalicjantów, aczkolwiek już tutaj wyczuwam, że mogą być pewne uzupełnienia. W każdym razie w ujęciu politologicznym jest to rząd stworzony po raz pierwszy od roku 89 przez jedną formację polityczną samodzielnie. W związku z tym rodzi się naturalne pytanie, jakie są największe sukcesy, jakie są największe porażki ostatnich dwóch lat i o odpowiedź na to pytanie będę serdecznie prosił wpierw panią poseł Magdalenę Błońską. Proszę, tu jest mikrofon, powinien działać, proszę sprawdzić jeszcze, czy ewentualnie przyłączyć. Działa? Jeżeli mogę pomóc? Przez chwilę się świeciło, ale już się nie. Zaraz. O, i teraz zobaczymy. Działa chyba. Tak? Słychać. Proszę bardzo, pani poseł Magdalena Błońska. Ja witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Zacznę od razu, myślę, odpowiedzi na pytanie, co jest największym sukcesem rządu obecnego. Myślę, że to, że w ogóle ma jeszcze poparcie i to tak wysokie, bo to jest jednak coś, co się dosyć rzadko zdarza, trzeba powiedzieć, że rząd potrafi po wygraniu wyborów większościowych, znaczy uzyskaniu większości, tak długo utrzymać poparcie. A poza tym może w ogóle coś robi, co tak naprawdę mam na myśli to, że jakiekolwiek by nie składał obietnice przed wyborami, można się z tymi obietnicami zgadzać lub nie, to ten rząd częściowo przynajmniej próbuje te obietnice realizować i to jest coś takiego, co też do tej pory w Polsce było rzadko spotykane, więc myślę, że można to jakoś jako sukces. Bardzo. Dziękujemy bardzo pani poseł Błońskiej. Głos ma teraz pan poseł Grzegorz Furgo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Trudno oceniać te dwa lata w tej chwili, bo rzeczywiście rząd, który ma większość i bierze pełną odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje w kraju, bo ma rzeczywiście i prezydenta, i większość parlamentarną. Tak na dobrą sprawę jest, nie wiem jak to nazwać, słuchajcie, jest jakby skonfliktowany, można powiedzieć, z każdą grupą społeczną w kraju. Rozpoczął te swoje reformy i mamy jeden wielki bałagan. Ja bardzo krytycznie oceniam te dwa lata, bo mam nadzieję, mam do pana, zapytam się, będziemy mieli możliwość oczywiście wejścia w szczegóły. Oczywiście. Proszę Państwa, no jednak w grudniu był takim symbolem.
bo był to rzeczywiście absolutny zamach, który trwa do dzisiaj na niezależność sądów. To jest bardzo ważne jednak rzecz, bo każdego to dotyczy. Teraz za tydzień, można powiedzieć, będziemy mieli kontynuację tego, bo w końcu panowie się dogadali. Pan naczelnik państwa Kaczyński z prezydentem z własnego ugrupowania i wchodzą na KRS-y. To jest po 2 latach. Proszę zwrócić uwagę, dalej trwa walka o sądy. Tak na dobrą sprawę powiem wam jedną rzecz, żeby tego rzeczywiście nie przedłużać, bo odniosę się do tego, jakby w szczegółach dalej, ale nie mam dobrego zdania oprócz jedynego ministra. To jest minister cyfryzacji, pani Stryżyńska. To bardzo, ale bardzo źle oceniam w zasadzie cały rząd. Sprawy międzynarodowe, kompromitacja, telewizja publiczna rozbita w pół. Mamy telewizję propagandową, sądy, awantura, ale mamy za to sympatycznego posła Doramy. To jest taki dobry znak i dobry prognostyk na dzisiejszą debatę. Oddaję głos. W takim razie dziękuję bardzo. Teraz głos należy do pana posła Marcina Horały wspomnianego, a państwu dziękuję i zachęcam do korzystania z tych karteczek. Zielone, czerwone, zgadzamy się, nie zgadzamy się. Czy działa mikrofon? Jeśli nie, to mamy jeszcze zapasowy. W takim razie zaraz to sprawdzimy, a ten powinien tutaj nam zadziałać. Baterie są nowe. Raz, dwa. Działa. Dobrze. Ten działa. No, o sukcesach rządu to ja oczywiście mógłbym przez 2 godziny, więc może postaram się jakiś taki metasukces, taki powiedzmy wspólny mianownik ich wszystkich. Otóż jest to faktycznie przełamanie tego, co nazywano w Polsce imposybilizmem, przełamanie takiego przekonania, że polityka to jest o niczym, to jest taki rodzinnej rozrywki, taki Voice of Poland, tam ktoś tam sobie startuje, coś chce wygrać, ale właściwie to w ogóle w żaden sposób nie wpływa. Sprawy kraju toczą się same z siebie, no bo tak się po prostu muszą toczyć. Na przykład takie przekonanie, które panowało od początku lat 90. i wówczas się utarło sformułowaniem, że 1 milion trzeba ukraść, że generalnie rzecz biorąc nieodłącznym elementem wolności, demokracji i gospodarki wolnorynkowej jest powszechne złodziejstwo i nic się na ten temat nie da zrobić. I na przykład to, że tracimy 50 miliardów rocznie na samych przekrętach podatkowych, to po prostu jest i z tym się trzeba pogodzić. No a się okazuje, że nie trzeba się z tym godzić i może być inaczej, że jak na przykład nam elity europejskie każą przyjmować islamskich imigrantów, to mimo, że 80% Polaków tego nie chce, to się musimy na to zgodzić i nie ma wyjścia i po prostu musimy przyjąć i tak dalej, i tak dalej. Pokazaliśmy, że różne rzeczy jednak da się zmienić. Oczywiście można się z tym nie zgadzać, szanuję prawo sympatycznego posła również Grzegorza Furgo, który nie, to jest też mocną stroną opozycji w Trójmieście, ale nikt nie powie, że to jest nieistotne, że to jest właściwie wszystko jedno, czy rządzi PiS, czy rządzi Platforma, to tylko tam się zmienią osoby na stołkach, a na sprawy w kraju to w niczym nie wpłynie. Otóż właśnie pokazaliśmy, że wpływa, co chociażby pokazuje, że również mamy w Polsce realnie funkcjonującą demokrację, to znaczy głosowanie za zmianą w wyborach przekłada się na rzeczywistą zmianę w kraju, a nie jest tak, że jakby ludzie nie zagłosowali, to i tak właściwie sprawy toczą się dalej w tym samym kierunku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu posłowi Horale i teraz przekazujemy głos pani poseł Ewa Lider. Mam nadzieję, że działa, jeśli nie, to będziemy... Działa. Dobrze. Witam państwa serdecznie. No to jest trudne zadanie, wymienić pozytywy tych 2-letnich rządów partii rządzącej PiS-u, ale spróbujmy. Nie ma rzeczy niemożliwych, więc spróbujmy. Ja myślę, że taką pierwszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy po wypowiedzi mojej tutaj do telewizji, to naprawdę wspaniała propaganda. Rząd PiS-u rewelacyjnie odrobił lekcję z propagandy. Przejął media i rewelacyjnie sobie z tym radzi. Trzeba im przyznać, że dla nich to jest pożyteczne i jest to zawsze dla takiej partii, która rządzi, większościowo wielki plus, bo może opowiadać godzinami, tak jak ostatnio, nie wiem, czy słyszeliście państwo wypowiedź pana przewodniczącego Kaczyńskiego. Miał nieograniczony czas wypowiedzi, pytania były najłatwiejsze na świecie, takich my dzisiaj tutaj nie usłyszymy na pewno. Ale nie mówimy teraz o TVN-ie, to jest zupełnie inna sprawa, natomiast sprawa jest taka, ale możemy też porozmawiać i o TVN-ie, panie pośle.
Ja znajduję jeszcze jedno miejsce, gdzie mogłabym pochwalić. To jest Ministerstwo Cyfryzacji. Wspomniana wcześniej pani minister Strzyżyńska. Trzeba przyznać, że to jest ten jasny punkt rządów PiS-u i dotyczący spraw państwa i nas wszystkich. Ja mam dwoje dzieci studiujących. Jedno jest również mój syn, który studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, ale dzisiaj go nie ma, jest na zajęciach. To jest ustawa pana premiera Gowina. Ona oczywiście nie jest jednym pasmem dobrych rozwiązań dla państwa i dla nas wszystkich. Natomiast ma jeden wielki plus. Bardzo dobrze została skonsultowana ze środowiskami. Myślę, że to jest jedna z przyczyn tego, że ta ustawa wygląda jak wygląda i myślę, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość częściej robiło, częściej konsultowało, częściej się pochylało nad środowiskami, których ustawy dotyczą, to rządy Prawa i Sprawiedliwości wyglądałyby trochę inaczej. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, ad vocem pani poseł Błońska. Dlatego, że tutaj tak dużo padło pochwał pod adresem pani minister Strzyżyńskiej. Ja tylko powiem, że ona przez chwilę była nawet prezesem Stowarzyszenia Republikanie, dlatego bardzo się cieszę, że tutaj takie pochwały pod adresem pani minister, która się wywodzi z naszego środowiska republikańskiego. Tak tylko. Bardzo mi miło. Zanim oddamy głos na kolejne ad vocem, chciałem tylko państwu powiedzieć w kontekście medialnym, że ten pomysł odnośnie zielonych i czerwonych kartek to jest pomysł przez nas skopiowany, ale za zgodą taką nieformalną od Telewizji Polskiej, z jednego z programów Debata na Trzy Głosy. Czy ktoś by chciał z państwa się odnieść do wątków? Pan poseł Grzegorz Długo, proszę uprzejmie. Znaczy najważniejszy chyba wątek, bo tego powinienem zacząć, proszę państwa, swoje wystąpienie. Te dwa lata rządów PiS to 11 listopada mieliśmy kwintesencję tego, jak wyglądają rządy PiS-u podczas Marszu Niepodległości. Wszyscy widzieliśmy te obrazki straszne, które obiegły świat. Absolutnie marsze ksenofobiczne, marsz ksenofobiczny z absolutnie rasistowskimi hasłami, nazistowskimi hasłami, który świat pokazał bardzo negatywnie. Ja słuchałem komentarza amerykańskiej stacji telewizyjnej, w której dziwiono się, jak to jest możliwe, że Polska, która najmocniej oberwała po narodzie żydowskim, w kraju takim odbywa się jedyna tego typu demonstracja, można powiedzieć, w Europie, gdzie ludzie idą, podnoszą rękę w pozdrowieniu nazistowskim. Tego nikt nie jest w stanie zrozumieć. To się odbywa przy absolutnej akceptacji tego rządu. Bo jeżeli oglądaliście media, czytaliście internet, minister spraw wewnętrznych mówił, że wszystko przebiegało znakomicie, fantastycznie, a wystarczyło przeczytać po prostu transparenty, które idą, były eksponowane i obrazki, które żeśmy widzieli, obrazki kopanych kobiet, to w polskiej kulturze jest to niemożliwe. Kobiety zostały kopane, policja nie reagowała. Dzisiaj widać wyraźnie, że politycy PiS-u próbują się z tego wycofać, ale to nie za bardzo im to wychodzi, bo ta kompromitacja, którą uważam od wielu, wielu lat, najważniej, największa kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej miała miejsce 11 listopada i to jest takie, można powiedzieć, taka pieczęć po tych dwóch latach rządu PiS. Dziękuję. Przypuszczam, że będzie ad vocem od strony posła Horało, jako że była mowa o środowisku. Proszę. W ogóle tu ciężko oddawać ad vocem do sytuacji, kiedy za symbol rządów PiS przyjmuje się imprezę, z którą Prawo i Sprawiedliwość nie miało nic wspólnego akurat, ani nie organizowało, ani nie uczestniczyło. Inna sprawa, że budowanie tego typu ulgonie, znaczy zbiera się 60 czy 80 tysięcy ludzi, jest tam 200 transparentów i wyciągniemy z tego 2 albo 3 jakiś tam grupek w środku marszu, no to na tej zasadzie można wszystko zrobić. Jeżeli pan poseł mówi, że nie ma takich scen, to ja panu przypominam, że NPD potrafi zrobić w Niemczech demonstrację, której na czele marszu, a nie w środku, jest transparent, nie żałujemy niczego w kontekście II wojny światowej. No i to jakby okej, tak? A niebywałą kompromitacją ma być to, że gdzieś tam w oddolnie organizowanym marszu wejdzie jakaś grupka, się wymiesza i zawiesi transparenty. To są znaczna część z tych przypisywanych transparentów czy haseł na marszu. To była
oczywisty fake news, ale na przykład tam jeden transparent, który na podstawie artykułu, że zawis gdzieś na wiadukcie kolejowym w 2015 roku, to tam oczywiście CNN-owi się pomyliło, powiedzmy, i przypisał do Marszowi Niepodległości. Każdy, kto choć w życiu raz był na tym marszu, a ja na przykład byłem, wie, że 99% uczestników są to po prostu polscy patrioci, którzy chcą w Dniu Niepodległości manifestować przywiązanie do polskości właśnie. Natomiast no, organizatorzy, do których jako żywo, jeszcze raz powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość się nie zalicza, no niestety nie dochowali pewnej czujności. Uważam, że w sytuacji, kiedy takie absolutnie godne potępienia z treściami rasistowskimi ma transparent jest rozwijany, no to po prostu służba marszu powinna takie osoby natychmiast wyprosić z kolumny i tyle. Tego nie zrobiono i to jakby można mieć pretensje do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które było organizatorem, że być może tu trochę ich sytuacja i skala wydarzenia przerosła, ale w przypadku pana posła to akurat tego tematu nie poruszał, bo bardzo mi przykład to pan poseł zaliczył wpadkę na Twitterze, po której jestem zablokowany na Twitterze. Mianowicie pan, pana posła, mianowicie pan poseł pokazał scenę z roku 2011, jak policjant Tajniak kopie manifestanta i napisał, co na to minister Błaszczak, tak się zachowuje polska policja i tak dalej, i tak dalej. No tak się zachowywała właśnie za rządów Platformy, za waszych rządów, że policjanci po cywilu kopali uczestników na przykład właśnie marszów opozycji, że tak jak usłyszeliśmy na taśmach w sobie, minister Sienkiewicz kazał iść im podpalić budkę pod ambasadą rosyjską i ten. Więc zmiana jakościowa na plus jest taka, że każdy w Polsce może teraz manifestować w spokoju i również licznym manifestantom marszów KOD-u czy Platformy Obywatelskiej, jeżeli zachowują oczywiście przepisy ruchu drogowego i tak dalej, i tak dalej. Nikt ich w każdym razie nie kopie, nie bije i to jest też jeden z obszarów dobrej zmiany, aczkolwiek nie absolutnie najważniejszy, są inne ważniejsze. Przypuszczam, że będzie bardzo krótki komentarz i potem oddaję głos pani Ewie Lider, a następnie drugie pytanie. Będzie szansa na polemiki jeszcze? Rzeczywiście ta wpadka była. Jako świeży poszedł, dlatego że ja nie akceptuję takich metod kopania, bicia i taką wpadkę miałem. Ale do czego innego nawiązuję? Ja wiem, że tak łatwo przejść w tej chwili i powiedzieć, że nas to nie dotyczy, bo jakaś tam jest grupka, która idzie z transparentem. Proszę Państwa, facet, który powinien siedzieć, niejaki Rybak, we Wrocławiu, który spalił kukłę Żyda, mówi o żonie prezydenta bez Żydów. I wy nie reagujecie. Ale czemu? Ale co nie reagujecie? Wy nie reagujecie. Moment. Co ja mam zrobić? Były ksiądz Międlar, który w centrum Wrocławia wygłasza 11 straszne antysemickie i rasistowskie wystąpienie. Wy nie reagujecie. Dalej. Zwalniacie tych ludzi z odpowiedzialności karnej. W związku z tym chciałbym Państwu tylko jedną rzecz zacytować. To każdemu z Was. I Wam. W Berlinie jest kapitalna wystawa. Ona jest na ulicy. Proszę Państwa, wystawa tytuł nosi Od propagandy do terroru. I pokazuje, jak to się tam zaczęło. Też się zaczęło w podobny sposób. Też mówiono, nie przyjmujemy, bo Żydzi przynoszą zarazki i brud. To samo powiedział prezes Kaczyński. Już kończę. To samo powiedział prezes Kaczyński. To jest fatalny dźwięk. Na początku nie było nic, a później postawiono 1000 tajniaków w mediach, które dopilnowały do tego, że pozwalano sobie coraz więcej. I w Polsce na to pozwolenie ja widzę i się temu absolutnie przeciwstawię. Dziękuję serdecznie. Będzie okazja do odwołania się jeszcze, ale wpierw pani poseł Ewa Lider, a następnie będzie krótkie pytanie ode mnie. Przypuszczam, że pan Marcin Horała będzie chciał się odnieść. Najpierw proszę. Adwokatem do tego, co powiedział pan poseł Horała. Bo próbuje tutaj rozwodnić odpowiedzialność, mówi, że to są fake newsy, że prawdopodobnie były te billboardy. Proszę Państwa, zero tolerancji dla nacjonalizmu, dla neofaszyzmu na takich marszach. Zero. A Wy tego Państwo nie robicie. Nie robicie i to od dawien dawna przyzwolenie na taką przemoc, agresję i te hasła po prostu jest od dawna, dlatego ci ludzie uważają, że im wolno. I wolno, proszę Państwa, ponieważ policja nie reaguje. Obserwowaliśmy, oglądaliśmy to w telewizji, w jednej i w drugiej. W jednej się udaje, że w ogóle tego nie ma, że to są fake newsy, tak jak Pan tutaj nam powiedział. W drugiej oglądamy szczegóły. To się dzieje, proszę Państwa, jeżeli tego nie zatrzymamy, może się skończyć tragedią. Tak się zaczynało w Niemczech i tak to niestety wygląda. To jest dla Państwa śmieszne, ale dla wielu rodzin, których dotknął faszyzm, nie jest to śmieszne. To jest bezpośrednia strata. Zbliżamy się do tego, jest w tej chwili naprawdę przyzwolenie. Odpowiedź na pytanie.
Czy myśmy mieli dodatkowe pytanie, czy cały czas mówimy cały czas o plusach rządu? Więc dobrze, ja zaraz... Wokół jednego tematu, ale można o sukcesach czy o porażkach. A za chwilę drugie pytanie. Sukces tego rządu w pewnym sensie oczywiście, bo też jestem bardzo krytyczna. Myślę, że to jest samoświadomość Polaków i to, że zaczęli się interesować na przykład Trybunałem Konstytucyjnym. Ja myślę, że dwa lata temu mało kto w Polsce wiedział, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, albo w ogóle słyszał tą nazwę. Tak? My dość słabo mamy edukację, albo KRS, tak? Bo KRS mógł kojarzyć, no, albo w ogóle nie kojarzy. Ja myślę, że to jest jeden z plusów takiej samoświadomości Polaków, politycznej, tego, że wiemy teraz, czym zajmuje się Sąd Najwyższy, znamy nawet nazwiska, to, że chce nam się protestować, że chce się Państwu tutaj przyjść i z nami rozmawiać. Ja myślę, że to jest wielki plus tego, że ludzie teraz chętnie się interesują i polityką, i sceną polityczną, i tym, że to faktycznie, uświadomić sobie, że faktycznie dotyka to nas bezpośrednio. Dotyka bezpośrednio naszego życia, naszej codzienności, chociażby handlu w niedzielę, tak? Bo nie będziemy mogli ewentualnie pójść do sklepu w niedzielę, jeżeli ten... To dotyczy każdej, absolutnie każdej dziedziny naszego życia i teraz nagle to wiemy. To jest plus. Jeżeli można, zanim oddam głos kolejnym naszym szanownym gościom, jako że padło stwierdzenie odnośnie czy to Trybunału, czy KRS-u, proszę Państwa, korzystając z tego, że dołączyła do nas jedna osoba, proszę o przywitanie wielkimi oklaskami doktora Jarosława Ocha, wykładowcy Gdyńskiej i Gdańskiej Akademii Debaty. Wykłady pana doktora Ocha dla młodzieży z Gdańska, Sopotu, Gdyni, a wczoraj Warszawy są ważnym elementem też edukacji obywatelskiej. I dziękuję za wspomnienie również o tej tematyce. Natomiast teraz oddam za chwilę głos panu posłowi Horale, potem pani poseł Błońska, żeby była pewna równowaga, jeżeli chodzi o czas. Proszę państwa, połączę to pytanie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Jesteśmy na półmetku tej kadencji. Jedni spekulują o kolejnych kadencjach, inni mówią o krótszej perspektywie. Jesteśmy w połowie tej kadencji, w której Zjednoczona Prawica posiada samodzielną większość w Sejmie. Rodzi się naturalne pytanie, skoro mówimy o sukcesach, o porażkach, co dalej, proszę Państwa? Czego można oczekiwać w najbliższych tygodniach, a być może w najbliższych miesiącach, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji politycznej w Polsce? Wiem jako politolog, że niejednokrotnie prognozy, jakie my możemy sobie tworzyć gdzieś w naszych gabinetach i tak dalej, okazują się często chybione z racji tego, że my patrzymy na politykę racjonalnie, a w polityce niejednokrotnie emocje odgrywają dużą rolę. W tym kontekście bym chciał zapytać Państwa, czego możemy oczekiwać w najbliższych tygodniach od sytuacji politycznej w Polsce? Pierwszy pan poseł Marcin Horała. Czy działa, czy nie? O, sekundę. Tam taka winna być lampka. Wiem, tylko tak za opóźnieniem działa. Tak. To może zróbmy tak. O, raz, działa. Raz. Proszę uprzejmie, pan poseł Marcin Horała. Spóźniony zapał. No tak, no, jakby wiązała się fascynująca dyskusja o krwawym reżimie pisowskim, ale no, zostawimy już pewnie na boku. Natomiast co w najbliższych tygodniach? No, są dwie duże reformy, które nie chcieliśmy, przynajmniej ja nie chciałem, jako w sumie współautor jednej z nich, żeby się na siebie nałożyły, ale tak się potoczyła sytuacja, że się nakładają. Czyli wracamy do dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości i jednocześnie reforma, nie powiedziałbym ordynacji wyborczej tylko w ogóle jakby poziomu uprawnień, kontroli, jawności, transparentności uprawnień obywateli w samorządach w procesie zarówno wybierania, kreowania władz samorządowych, jak i później sprawowania tej władzy. No i to pewnie podejrzewam, że zdefiniuje, chociaż w najkrótszej perspektywie to właśnie takie dyskusje jak dzisiaj, czyli podsumowanie dwóch lat rządu. A najbliższy czas, no prezes Kaczyński w tym wywiadzie, o którym tu pani poseł mówiła, że my takich pytań nie dostaniemy, a ja powiedziałem, że no z wyjątkiem Donalda Tuska w TVN-ie, tam też taką metodą się odbywają wywiady, a faktycznie jest usprawiedliwiony. Wywiad był, nie, to jest ugryźć, skopać i przerwać każde zdanie politykowi i wtedy jak on nie może dokończyć zdania, to znaczy, że dziennikarz jest niezależny. Czasem może być też tak, że no jest to okazja dla kogoś ważnego, który ma duży wpływ na życie Polaków, żeby powiedział, co planuje, żeby Polacy mogli się dowiedzieć, również ci, którzy chcą się dobrze przygotować do protestów, kupić świeczki tam i tak dalej zawczasu, żeby te protesty przeprowadzić.
Natomiast wracając do pytań, no to te dwie duże zmiany, natomiast w skali makro, faktycznie my, jako Prawo i Sprawiedliwość, mamy taki pewien problem, że wprowadzamy szereg zmian, na które ludzie czekali, od 500+, obniżenie wieku emerytalnego i tak dalej. I tak czysto politycznie, technologii politycznej, to może to nie jest dobrze, bo za dwa lata przed wyborami to każdy będzie uważał, że ten wiek emerytalny się należy właściwie, zawsze go miał, 500+ to już w ogóle się należy, jakby nie będzie to związane z jakąś pozytywną oceną naszych rządów, więc trzeba wypracować pewną agendę, to co chcemy robić przez najbliższe dwa lata, ponieważ w ogóle my jesteśmy takim rządem, który robi, który zerwał z tą filozofią, którą wyraził najbardziej wprost chyba minister Sienkiewicz na krótko przedtem, jak przestał być analitykiem sceny politycznej, zaczął być ministrem, to znaczy, że w Polsce reformatorzy muszą przegrać i jeżeli ktoś chce w Polsce rządzić, to właściwie musi nie rządzić, czyli nie zmieniać rzeczywistości, nie wprowadzać żadnych zmian, tylko bardziej zadbać o to, żeby wszystkie silne grupy interesów były ukontentowane, każda właśnie swój interes załatwiała i żeby tego nie naruszać, no to wtedy będzie się rządziło długo i szczęśliwie. My tę filozofię zupełnie odrzucamy, zmieniamy, rządzimy, ale w najbliższym tym może będzie jeszcze okazja szerzej. Ja jestem bardzo chętny do dyskusji przede wszystkim na temat zmian w ordynacji i w samorządach, bo tak jak mówię, miałem przyjemność pracować nad tą ustawą. W takim razie dziękuję bardzo. Może pani poseł Magdalena Błońska, jako że mniej miała okazji do zabrania głosu. Jeżeli mikrofon działa, proszę. Chyba działa. Działa. Ja właśnie... Tam to pytanie było właściwie o sukcesy, więc ja powiedziałam tylko i wyłącznie, że... Można i o porażkach. Coś tam robi, ale o porażkach nic nie powiedziałam, a wiele tutaj padło. Ja bym chciała się tak jeszcze odnieść do tego, co było mówione a propos tolerowania bicia i tolerowania jakichś tam zachowań. No więc mieliśmy ileś tam lat rządów, gdzie rzeczywiście policja kopała i uniemożliwiała różne demonstracje i było to po prostu odczuwalne. Teraz rząd wziął chyba to sobie do serca i policja nie robi nic, więc to jest takie troszeczkę w drugą stronę, że teraz rzeczywiście jakieś tam przyzwolenie jest. Ale no nie wiem, ja jednak to oceniam pozytywnie, dlatego że na marszach KOD-u nikomu się nic nie stało, a na Marszu Niepodległości też policja nikomu nic złego nie zrobiła i to jest chyba jednak pozytyw. Chciałam jeszcze się odnieść do tego, co tutaj padło a propos mediów międzynarodowych. To, że w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś tam na świecie piszą o Polsce, że to jest marsz faszystów i w ogóle o Polakach mówią różne rzeczy, to naprawdę nie jest powód do tego, żebyśmy my mieli ani w to wierzyć, ani to brać na poważnie. Ponieważ taki tylko przykład. W zeszłym tygodniu byłam w Brukseli na forum młodych parlamentarzystów i tam politycy europejscy dużego formatu bezpośrednio wypowiadali się. Na przykład Guy Verhofstadt powiedział, że on będzie walczył o to, żeby ukarać Polskę. Ja tak troszeczkę zdumiona siedziałam i się zaczęłam zastanawiać, ale on ma na myśli to, że będzie się starał ukarać polski rząd, ten, który mu się nie podoba, czy Polskę jako całość, bo Polska to też jest opozycja. A więc jak polityk europejskiego formatu mówi o tym, że chce ukarać całą Polskę, no to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy idzie jakiś marsz, czy on nie idzie, on po prostu ten polityk ma coś przeciwko Polsce i będzie tą Polskę karał i będzie się starał, wiele rzeczy robił zresztą, co zresztą widać na jego profilu w jego wypowiedziach, żeby zaszkodzić Polsce po prostu w całości, tak niezależnie od tego, co się u nas dzieje. I tam nie ma rozróżnienia na to, czy ktoś jest z opozycji, czy ktoś jest z opcji rządzącej. Po prostu politycy europejscy mają bardzo sprzeczne interesy, że tak powiem, z Polską i to bardzo mocno jest odczuwalne. To tak było jeszcze do poprzednich tematów. A perspektywy, tego, jeżeli chodzi o tak, to, tak, co kilka, się kilka zajmów, działo, to ja może powiem o tym, co się nie będzie działo, bo tutaj o sądach wiele usłyszeliśmy z jednej i z drugiej strony, a ja bym chciała zwrócić uwagę na zupełnie inny temat, który dla mnie jest bardzo istotny, mianowicie na temat gospodarki i demografii. Ja jako młoda osoba, jako reprezentant młodego pokolenia, jestem tym dużo bardziej zainteresowana niż czymkolwiek innym. Wszyscy dobrze wiemy, że ZUS jest bankrutem, że żadnych emerytur nasze pokolenie nie dostanie, jest to kompletną fikcją. I cały ciężar tego spadnie oczywiście na nasze pokolenie. Nikt sobie nic z tego nie robi. Wszyscy to mają po prostu w głębokim poważaniu. Nie ma absolutnie żadnego poważnego podejścia do tego, jakie są przyczyny tego.
tej zapaści demograficznej. Dlaczego Polacy młodzi nie chcą mieszkać w Polsce, nie chcą tutaj zakładać rodzin, nie chcą tutaj prowadzić swoich firm, tylko emigrują, bo fala emigracji, poziom emigracji właściwie nie spadł. Tak samo jak poziom dzietności też właściwie nie wzrósł, mimo 500+. I to wszystko to są rozwiązania, znaczy to jedno rozwiązanie. Jest rozwiązaniem bardzo takim minimalistycznym, które działa. Poziom dzietności wzrósł o 0,04, tak? 0,04, podkreślam to drugie 0. To jest nic praktycznie, tak? To jest absolutnie pomijalna w ogóle kwota. A przy tym poziomie dzietności, jaki mamy, to jest 1,25 chyba w tym momencie, to nasze pokolenie musiałoby mieć, każdy z nas, tak mniej więcej po 4 dzieci, żeby w ogóle doszło do zastępowalności pokoleń w następnych pokoleniach. I co za tym idzie oczywiście, żebyśmy my w ogóle mieli szansę na jakiekolwiek emerytury, żeby można było w ogóle mówić o tym, że ZUS to jest cokolwiek innego niż tylko piramida finansowa, która, tak jak powiedziałam, absolutnie nie działa i absolutnie nie spełnia swojej roli. No i to, co się też nie wydarzy się żadna poważna reforma gospodarcza, która mogłaby młodych Polaków zatrzymać w Polsce. Młodzi przedsiębiorcy nadal mają kładzione tylko i wyłącznie kłody pod nogi, jest utrudniana i przeregulowywana gospodarka, biurokracja. To wszystko, co było do tej pory, tak jest. Jedno okienko, tak, którego nie ma i nie będzie. To jest perspektywa nasza, niestety. Dziękuję serdecznie. Dwa głosy jeszcze. Wpierw teraz pan poseł Grzegorz Furgo, który miał przerwę, a następnie pani poseł Ewa Litek, a potem pytania od publiczności. Proszę bardzo, panie pośle. Ja bym tak, proszę państwa, nie przechodził obojętnie obok tego, co powiedzą w Stanach Zjednoczonych, czy co powiedzą we Francji, czy powiedzą we Włoszech. My byliśmy na czołówkach i jesteśmy na czołówkach wszystkich agencji prasowych całego świata i wszystkich telewizji, i to jest bardzo, bardzo jakby zły piar. Druga rzecz, którą powiedziała pani poseł, tu się nie zgodzę. Oczywiście nic się nikomu nie stało na tym marszu, to fali woda, ale na marszach KOD-u, chciałem powiedzieć, ponad 1000 osób ma sprawy karne. Przez tyle czasu te osoby zostały wyłapywane. Ja byłem sam świadkiem za hasło Lech Wałęsa. Ktoś krzyczał, został wyłapywany przez policję, ci ludzie mają sprawy karne. To jest 1000 ponad osób, a dzisiaj przy tak brutalnej akcji, której kopie się ludzi, przeklina dużą agresję, ja nie słyszałem, żeby ktoś był zatrzymany na Marszu Niepodległości. A żeby dać już taki jasny przykład, chciałbym wam powiedzieć, że Jerzy Owsiak, który tyle dobrego zrobił dla kraju, został za jedno słowo postawiony przed sąd i płacił karę 100 zł. No teraz proszę sobie wyobrazić skalę tego, co się tam działo, i policjanci, którzy stali z boku, patrzyli się, bo oni się boją, proszę państwa, boją się zaczepić tych łobuzów, którzy po prostu kopią te dziewczyny, czy też w jakiś inny sposób się beznadziejnie zachowują, przynosząc wstyd krajowi. Ale o perspektywach, proszę państwa. No więc na tym posiedzeniu już można powiedzieć, rągną nam sądy, czyli po prostu w sposób brutalny zostanie to wszystko przegłosowane. Podejrzewam, że będzie bardzo burzliwa ta sesja, te nasze obrady. Powiem dalej, no będzie znowu cyrk i zabawa z ordynacją wyborczą. Przecież nie wprowadza tego Prawo i Sprawiedliwość to nie ma co się łudzić, dla dobra obywateli, tylko żeby po prostu w końcu dorwać się do władzy w samorządach, bo tego nie mają. I tego tylko im wyłącznie brakuje. Bo pamiętajcie, że tam są pieniądze również, tam są pieniądze unijne, tam jest realna władza. W związku z tym, jeżeli, jak państwo na to wszyscy spojrzycie, Prawo i Sprawiedliwość dąży absolutnie do centralizacji. Nie do oddawania samorządom, ludziom władzy w małych, lokalnych ojczyznach, tylko do centralizacji. I to widać na każdym kroku. Tak dokładnie będzie chodziło o to z tą ordynacją wyborczą, żeby po prostu zarąbnąć nam te samorządy, postawić swoich ludzi. I to będzie taki drugi efekt. I mając sądy, proszę państwa, i to zapowiedział Kaczyński, będzie repolonizacja mediów, czyli nacjonalizacja mediów. Czytaj, tak. Czyli będzie można już stawiać absolutnie zarzuty, jak komu się chce i jak się chce, bo mamy własne sądy. I to dopiero się zacznie bardzo poważna zabawa i bałagan w kraju.
Dziękuję. Teraz pani poseł Ewa Litter, a potem jeszcze krótkie ad vocem, przypuszczam, z racji masy argumentów pan poseł Horała, ale wpierw pani poseł Ewa Litter. Ja jeszcze chciałam... Proszę, mój działa na pewno. Ja będę tak zmieniał jak coś, ale myślę, że poradzimy sobie. Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć na temat pracy policji i czy traktowania mediów publicznych jako własnego chłopaku. To jest bez znaczenia, proszę Państwa, jak było wcześniej. Ja się do tego nie dołożyłam, jestem posłanką nowoczesnej, wcześniej nowoczesnej nie było, bo w ruchach miejskich byłam obywatelką, dzisiaj jestem taką samą obywatelką i patrzę na to krytycznie. Jeżeli chciałabym żyć w kraju, w którym się żyje bezpiecznie, w którym policja podchodzi do wszystkich obywateli równo. Bez znaczenia, bo dobra zmiana przecież nie jest zemstą. Chociaż to tak wygląda, jak pan mówi. Argumenty, że wcześniej w mediach publicznych Donald Tusk był jakoś tam traktowany, nie są dla mnie argumentem, żeby wypowiedź pana przewodniczącego Kaczyńskiego wyglądała jak orędzie w towarzystwie dziennikarki. Czyli mówi co chce. Tak samo policja. Nie można tego porównywać z rządami PO, dlatego że policja, bez względu na to, jaki jest rząd, musi być policją dla wszystkich i musimy się wszyscy czuć bezpieczni. Przynajmniej ja bym chciała żyć w takim kraju, w którym będę się czuła bezpiecznie. Jeżeli chodzi o perspektywę. Yes. Zgodzę się tutaj z panią posłanką Błońską, że niestety nie czekają nas pozytywne zmiany w gospodarce. To, co się dzieje, to jest jeden wielki populizm, interwencjonizm, nowe podatki mamy, wzmożone kontrole. Rząd całkiem bezzasadnie przepisuje sobie w swojej polityce, co jest skutkiem tak naprawdę ożywienia gospodarczego w całej Europie. I poświęca wielką uwagę luce w VAT-ie, ignorując zastój na przykład w inwestycjach prywatnych. Inwestycje są na poziomie poniżej 18%, miało być 25%, i no niestety, nie udało się. Natomiast co będzie na najbliższym posiedzeniu? No będzie gorąco. Mamy tutaj tą ustawę, o której tutaj wspominaliśmy wszyscy, czyli będziemy mówili o najbliższych wyborach. PiS robi co może, żeby ten stół troszeczkę odwrócić w swoim kierunku, żeby nagiąć zasady. Ja myślę, że wielkim błędem jest likwidowanie JOW-ów w małych gminach. To spowoduje, że małe ugrupowania, że ruchy miejskie, że lokalni działacze będą mieli o wiele mniejsze szanse, żeby rządzić w swoich gminach. To jest wielki błąd. Idziemy na upartyjnienie. Mimo, że jestem członkinią partii, uważam, że to jest olbrzymi błąd, że idziemy na upartyjnienie. Oczywiście są takie plusy, jak dwukadencyjność, za którymi jesteśmy my jako Nowoczesna, ale również ruchy miejskie zawsze były zwolenniczką tego, jednak ma to sens. Cieszę się, że nie mamy tam zapisów wstecz. Musimy działać na równych zasadach. Uważam, że to by było naprawdę już przekroczenie chociażby konstytucyjnych zapisów. No więc gorący okres nam się szykuje, zbliża się grudzień, zobaczymy, co będzie w grudniu. Dziękujemy bardzo pani poseł. Teraz przypuszczam pan poseł Marcin Horała, chyba że z mikrofonem znowu. Teraz dobra. Działa, dobrze. Działa, ja tylko krótki ad vocem, no, pierwsze odnośnie tego tysiąca represjonowanych, to nie są oni represjonowani po marszu KOT, tylko po innej sytuacji, po takiej sytuacji, w której miesięcznica smoleńska, którą jak by jej nie oceniać. Generalnie jest tak, że w wolnym kraju ludzie mają prawo demonstrować publicznie, również jest coś takiego jak wolność wyznań religijnych. I ta wolność musi być realna, to znaczy ona nie tylko polega na tym, że jak ja chcę sobie demonstrować, no to sobie mogę w teorii, ale każdy może przyjść i mi w tym przeszkadzać w sposób aktywny, tylko że również państwo w sposób aktywny broni tej mojej wolności. Tak samo gdyby przyszła jakaś grupa na Marsz Wolności Platformy Obywatelskiej, tylko oczywiście my takich grup w przeciwieństwie do opozycji nie inspirujemy. I tam próbowała krzyczeć, zagłuszać, blokować ten wasz marsz, to też uważam, że policja powinna interweniować i umożliwić waszemu marszowi spokojne, bezpieczne przejście tak jak chce, tak samo jak chroniła legalną manifestację, legalną zresztą uroczystość, głównie religijną, choć nie tylko. Jeżeli chodzi o te PiS chce przejąć samorządy, tu bardzo się cieszę. Znaczy, pan poseł bardzo dużo mówił o tym, że chce przejąć, ale nie podał ani jednego konkretnego przepisu w ordynacji, który miałby rzekomo do tego celu prowadzić. Pani poseł podała taki przepis i miał być nim likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych.
To jest temat, powiedziałbym, straszliwie zmitologizowany w debacie publicznej tejowym i to oczywiście temat rzeka, ale powiem tak, otóż pani poseł, nic bardziej mylnego. Po pierwsze, to teraz jest tak, że w jednomandatowych okręgach wyborczych wybierane rady gmin i rady miast, tych mniejszych, tak zwanych miast burmistrzowskich, są przede wszystkim skrajnie niereprezentatywne. I często zdarza się tak, że jedna formacja i bardzo często jest tak, że akurat partia polityczna ma całkowitą, stuprocentową, ale przynajmniej przytłaczającą większość w takiej radzie miasta. Na przykład w Radzie Miasta Rumia Platforma Obywatelska, tam chyba dwóch czy trzech jest tylko radnych z opozycji. Na przykład w Radzie Miasta Stalowa Wola z kolei Prawo i Sprawiedliwość i też nie uważam, żeby to było dobrze. Na przykład w Radzie Miasta Bytów Platforma Obywatelska znowu. W małych społecznościach proponujemy do 20 tysięcy w ogóle, żeby nie było progu wyborczego nawet w tej ordynacji proporcjonalnej. I w sposób oczywisty mały komitet lokalny, który może się zarejestrować tylko w jednym okręgu wyborczym, nie musi w całej gminie, bo nie musi progu w skali gminy przekroczyć, i ma okręg wyborczy na przykład pięciomandatowy, to tam realny próg wyborczy wynosi na przykład 15% i to tylko w tym jednym okręgu. W Wiowie jest blisko 50%, więc w sposób oczywisty jest trudniej uzyskać taki mandat. Plus jeszcze to, co często funkcjonuje jako lokalne, apolityczne, samorządowe komitety, to tak naprawdę są bezpoglądowe partie władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów, silnie związane z urzędem gminy albo urzędem miasta i trzymane z dyscypliną naprawdę znacznie bardziej żelazną niż ogólnopolskie partie polityczne. I ostatni argument z empirii, z praktyki. Obecnie ordynacja proporcjonalna obowiązuje w wyborach do rad powiatów i miast na prawach powiatów. Ta ordynacja, która waszym zdaniem służy upartyjnieniu samorządów i wycięciu komitetów lokalnych. Na Pomorzu mamy 20 powiatów i miast na prawach powiatu. I taka zagadka, w ilu z nich komitety lokalne wprowadziły swoich przedstawicieli? Od razu zagadkę rozwiążę, w 19 na 20. W tej ordynacji, która rzekomo ma te komitety wycinać. W 19 na 20 i co więcej, w znacznej części z nich albo rządzą, albo współrządzą. Więc naprawdę jakby mity na temat JOW-ów to jedno, a fakty zupełnie co innego. Kończę, bo czas mija. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim ruszymy do serii pytań z naszej publiczności, pytanie, jako że mamy te kartki zielone i czerwone, kto z Państwa ukończył już 18 rok życia? Ręka do góry, czy kartka zielona do góry, proszę. Okej, okay. Myślę, że całkiem sympatycznie. Kto jeszcze nie ukończył? Czerwona do góry, proszę. Okej. Okay. A, dziękuję serdecznie. A kto z Państwa w roku 2019 będzie już miał prawa wyborcze? Zielone kartki do góry. Okej, okay, super. Taka mała kartoniada jak na stadionie. Dziękuję serdecznie. A chodzi... Kto ma dzisiaj urodziny? A, okej, okay, to też byłby argument, urodziny to może później ewentualnie. Natomiast zmierzam do tego, żeby zapytać Państwa, kto z Państwa, wiem, że perspektywa jest odległa, ale w roku 2019, jeśli będzie już miał 18 lat ukończone, będzie chciał wziąć udział w wyborach. Nieważne na kogo, ale wziąć udział w wyborach, zielone kartki do góry. Okej, okay, super, to jasno pokazuje, że dziękuję serdecznie. A kto nie będzie chciał, czerwone? Też możliwe. Nieliczne głosy, ale też okej. Okay. Pewnie są też głosy wstrzymujące się. Proszę Państwa, to jasno pokazuje, że jesteśmy w dobrym miejscu wśród świetnej publiczności, która przychodzi zainteresowana. Ja tutaj już będę uczciwy w pełni i powiem, że jedno pierwsze pytanie, które padnie akurat, jest, przyznam wprost, przeze mnie ustawione, ale bardzo celowo, bo jako profesjonalista, czy aspirująca, nie mogę tego zrobić wprost na zajęciach, a myślę, że głos będzie dla wszystkich bardzo interesujący odnośnie kwestii pewnej technicznej. Proszę bardzo, a potem będzie Rafał pomagał. A właśnie, proszę się przedstawić. Ja się nazywam Dawid Data, jestem studentem drugiego roku bezpieczeństwa narodowego. Tak jak było wcześniej powiedziane, jest to trochę ustawione pytanie, lecz dodam też coś od siebie. Bardzo nas cieszy to, że możemy tutaj Państwa gościć. Jest to na pewno dla nas nowe doświadczenie, pozwala nam spojrzeć na całą sytuację polityczną Polski z różnych perspektyw. Są po nas Państwo po raz kolejny i bardzo się z tego cieszymy, ale też chcielibyśmy zobaczyć, jak Państwo pracują. I z racji tego pytanie, czy byłaby możliwość zaproszenia nas do Sejmu? Kto pierwszy się odważy? Może kto pierwszy z Państwa? Kto pierwszy? To Pani może pierwszy, proszę. Nie, no, z tym nie ma problemu, tylko trzeba podzielić to na mniejsze grupki. Nie.
do 50 no tak, osób. Dlatego, że ze względów bezpieczeństwa i też ze względów przestrzennych to nie jest takie proste, żeby wszyscy mogli jednocześnie tam iść. Taka wycieczka zawsze odbywa się tak, że jest pod drugim opieką tu jest. Osoby zapraszającej, czyli ktokolwiek z nas zaprosił którąkolwiek z grupy tutaj, to po prostu byłby zobowiązany, żeby ją oprowadzić, powiedzieć wszystko ładnie i przedstawić, także myślę, że warto i myślę, że takie coś jest jak najbardziej do zrealizowania. Pierwszy głos mamy. Kto jeszcze zobowiązuje się zaprosić naszych studentów i uczniów? Ja myślę, że my wszyscy powinniśmy tutaj, jak siedzimy, oprowadzić z wielką, ja przynajmniej z wielką przyjemnością, ja bardzo dużo grup oprowadzam. Przyjeżdża sporo licealistów z okręgu 25, więc to jest, proszę Państwa, niesamowite uczucie spojrzeć z innej strony oczami przychodzących ludzi. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz weszłam do Sejmu, na szkolenie, to się tak zdziwiłam, że ta sala debat jest tak mała, taka mi się wydawała w telewizji olbrzymia, tak się zdziwiłam, więc to jest zupełnie, oczywiście z wielką przyjemnością Państwa oprowadzę i zapraszam. Kto kolejny? Pan poseł Marcin Horała. Pytania będą za chwilę przez Rafała moderowane. Proszę. Oczywiście takich, bo już nie ma sensu przedłużać odpowiedzi na ten temat techniczny, tylko organizacyjne kwestie. Czyli po debacie zapraszamy chętnych oczywiście do pytania. Tak. Oczywiście tak. Proszę Państwa, pierwszy głos był. Tutaj Rafał będzie mikrofonu udzielał. Pan już ma mikrofon i potem Rafał będzie wybierał osoby losowo. Proszę bardzo, proszę się przedstawić i do kogo pytanie. Pierwszy liceum społeczne w Warszawie. Ja wszystkich ewentualnie chętnych do odwiedzenia Sejmu chciałem tylko uprzedzić, żebyście Państwo jakieś, wykorzystując doświadczenia naszej szkoły, żebyście Państwo jakieś zawieszki typu na przykład Partia Razem nie wzięli ze sobą, ponieważ Was wywali stamtąd Straż Marszałkowska, bo Sejm nie jest takim miejscem, gdzie na przykład można wejść z malutkim kółeczkiem pod nazwą Partia Razem. Tam nie można tak wejść. Dlatego, że to nie jest miejsce, gdzie manifestuje się poglądy polityczne, prawda? Sejm, poglądy polityczne w żadnym wypadku. Absolutnie. A teraz prosimy o pytanie. Ja jestem nauczycielem, więc ja będę o tym mówił tak jak nauczyciel. Jesteśmy z Warszawy, ale odwołamy się tutaj do Waszych doświadczeń. Proszę Państwa, tutaj taki lokalny polityk jest, który się nazywa Jacek Kurski. Chciałem Państwu przypomnieć, że kilka lat temu Jacek Kurski był łaskaw w czasie wyborów prezydenckich określić pana Donalda Tuska jako człowieka, którego dziadek był w Wehrmachcie. Teraz, proszę Państwa, ten człowiek zostaje szefem państwowych mediów. Uczeń pyta, co to znaczy, proszę Pana? Pytanie kierujemy do kogo? Na pana z PiS-u. Pan poseł Marcin Horała. Człowiek, który... ale jeszcze podrzucę tak kolejne tematy już na zasadzie takiego komunikatu. To proszę bardzo zwięźle, bo jest wiele osób chętnych, prawda? Reforma edukacji. No to są po prostu żarty. Do dzisiaj nie ujawniono nazwisk ekspertów. Oni się boją, przepraszam bardzo, dobrej zmiany. To jest po prostu, to są żarty. Słuchajcie, ja jestem od 30 lat pracownikiem systemu egzaminacyjnego. Nikt nas nie pyta. Jest tylko jedno. Jest uśmiech pani minister. Po prostu, która konsultacje, to wszystko fikcja, to nieprawda. Trzecia rzecz, proszę Państwa, uczniowie pytają, dlaczego rodzice, którzy nie mogą mieć dziecka z przyczyn naturalnych, nie będą mieli finansowanej przez Państwo procedury in vitro. Z jakiego powodu? Jakie istotne przyczyny za tym są? Mamy trzy pytania, dajmy też szansę, ponieważ no i imperium, skoro pytają uczniowie, ministra Szyszki, będzie, państwa, przepraszam, ale będzie okazja, skoro są pytania, nie strzelajmy skoro do, są pytania od uczniów, nie strzelajmy do zwierząt, być może mają kolejne. Przepraszam, bardzo, będzie okazja, pytania od uczniów, padną od uczniów, będzie lepiej. Były póki co 3-4 wątki, ja proponuję, powiedzmy, 60 sekund na każde z tych pytań, a potem przejdziemy dalej. Proszę bardzo. Co by nie mówić o koledze Jacku Kurskim, którego tak się składa, znam osobiście sprzed 10 lat i nawet próbował mi kiedyś wyrzucić z Prawa i Sprawiedliwości, to okazało się koniec końców, że faktycznie dziadek pana Donalda Tuska służył w Wehrmachcie, bo tam okoliczności były różne i tak dalej. Niemniej była to prawda i pewnie gdyby pan Donald Tusk z początku temu nie zaprzeczał, nie kłamał po prostu, że tak nie było, no to może nawet i by wygrał wybory. To jest jeden, tylko od razu powiedział, jak to było w istocie i wszelkie tam nakreślone okoliczności. Natomiast jeżeli mówimy, bo to jakby
bardziej to nie w kontekście dziadka, tylko w kontekście telewizji publicznej odbieram to, to pytanie. Przyjmując tezę, że telewizja publiczna obecnie raczej sprzyja, czy sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, proszę mi powiedzieć, kiedy mamy w Polsce większy pluralizm i wolność słowa? Kiedy mamy trzy duże telewizje i one wszystkie sprzyjają Platformie Obywatelskiej, czy wtedy, kiedy dwie sprzyjają Platformie, jedna sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, każdy widz może sobie pilotem przełączyć, poznać oba punkty widzenia i samemu rozsądzić, kto ma rację, porównać je i porównać te punkty widzenia. Ciężko mi tutaj jakby polemizować z tezą, że pana nikt nie spytał o zdanie, bo pewnie faktycznie tak było, natomiast generalnie tych konsultacji odbyło się mnóstwo i to też jest fakt. No być może niektóre środowiska czują się do nich mniej zaproszone, czy mniej brały udział w tych rozmowach. Niemniej no to jest pewien fakt obiektywny i weryfikowalny, ile było spotkań w Ministerstwie Edukacji, były spotkania w województwie, sam też brałem udział jako żywo, nie przyśniło mi się w takim spotkaniu, więc ich naprawdę było sporo. Choć faktem jest też to, jeżeli mówimy o pewnym przełamaniu imposybilizmu, no niestety czasami przesadne konsultowanie pewnych spraw jest metodą na ich utopienie, na to, żeby one nie weszły w życie. Ja przypominam historię reformy samorządowej, którą prowadziła Kancelaria Prezydenta Komorowskiego. Była taka ustawa o zwiększaniu udziału obywateli w systemie tam sprawowania władzy w samorządach i tak dalej. Ona była konsultowana przez 3 lata. W trakcie tych konsultacji ona właściwie pod nazwą ustawy o wzmacnianiu roli obywateli stała się ustawą o wzmacnianiu roli wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo to z nimi głównie konsultowano i tam kolejne w tym kierunku wchodziły zmiany, po czym nic się nie stało i nie weszła w życie, jakby temat przysech. Więc oczywiście konsultacje są ważne, istotne, cenne, natomiast też no, można z nimi przesadzić. I dlaczego rodzice nie będą mieli finansowania in vitro? No nie wiem, no to mógłby pan się tak samo spytać pana premiera Tuska z roku 2011, czy 12, czy premiera Buzka z 99, czy premiera Millera z roku 2003, bo wtedy zawsze ona nie była. To rządowe refinansowanie in vitro był to krótkotrwały, roczny czy dwuletni eksperyment pod koniec rządów Platformy. Ja osobiście bym odpowiedział z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że jest to procedura bardzo, taka powiedziałbym jeszcze eksperymentalna, droga i niepewna, i tego rodzaju środki można przeznaczyć na inne procedury lecznicze, na które środków brakuje, znacznie pewniejsze i bezpośrednio wpływające jakby na zdrowie ludzkie. Po drugie dlatego, że jest ona bardzo kontrowersyjna moralnie, znacząca część społeczeństwa się nie zgadza z nią z przyczyn moralnych, ma takie przekonania, w związku z czym siłowe jakby zmuszanie ich do refinansowania również przez swoje podatki nie jest być może najszczęśliwszym pomysłem i argumenty takie, które no generalnie w tej procedurze jest tak, no, jej elementem jest tworzenie tych zarodków nadliczbowych, czyli istot ludzkich, które są potem trzymane w zamrażarkach, mrożone, a po pewnym czasie wyrzucane na śmietnik. I naprawdę nie uważam, żeby ta akurat była taka sprawa, która jest totalnie jednoznaczna, więc państwo musi się w sposób jednoznaczny opowiadać, ją refinansuje. Zwracam uwagę, że ona nie jest zakazana przecież, ta procedura nadal w Polsce i każdy może ją przeprowadzić, nadal. Tylko... Jeżeli można. Planujecie zakazać? Tak. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za te pytania. Oddajemy głos dalej Rafał Przydziela. Bardzo proszę o przedstawianie się. Będzie okazja, jeżeli będzie pytanie. Ja wiem, że jest wiele ad vocem, ale musimy też sprostać wielu interesom. Ja rozumiem, tylko póki co było pytanie do posła Horały. Bardzo też proszę o adresowanie pytań do innych posłów także. Może nie do wszystkich naraz, ale do innych, żeby każdy miał ten czas, bo musimy jakoś sobie radzić. Więc będzie okazja, panie pośle. Proszę bardzo, kolejny głos, proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Dominika Pospieszyńska, jestem z gimnazjum, to znaczy teraz już liceum, 17 w Gdyni. I chciałabym poruszyć sprawę nieco kontrowersyjną, wywierającą wiele emocji, mianowicie katastrofę smoleńską. Proszę bardzo. Kieruję pytanie do pana posła Obrały. Mianowicie PiS rządzi już 2 lata i chciałabym się dowiedzieć, co ustaliliśmy, łącznie z komisją pana Macierewicza, co nam się udało ustalić a propos katastrofy smoleńskiej przez te 2 lata rządów PiS-u. Dziękuję. Dziękuję bardzo, nie ma złych tematów. Pytanie dostanie pan poseł Horała. Proszę też inne osoby o zgłaszanie pytań do kolejnych naszych gości. Proszę uprzejmie. Jak nie będzie, to ja będę głos na ad vocem przydzielał. Tak możemy się umówić. Przyznam się, że akurat jakoś nie śledzę na bieżąco tej kwestii, bo każdy ma swoje specjalizacje. Natomiast jedna sprawa jest bezdyskusyjna. Jeżeli mamy wypadek, taki zwykły wypadek samochodowy na ulicy i tam na przykład no, zginie, czy nawet jakąś krzywdę na zdrowiu poniesie jedna osoba, to jest zabezpieczany teren, policja zbiera ślady bardzo pieczołowicie, wszystkie strzępki tam na przykład tego samochodu, które gdzieś tam się odbiły, bada ślady uderzenia na tym obiekcie, w którym się zderzył i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie prowadzi drobiazgowe śledztwo. W przypadku katastrofy smoleńskiej sprawa została przede wszystkim zawalona w pierwszych dniach, a najdalej tygodniach po katastrofie, kiedy to teren, i to widzieliśmy wszyscy na własne oczy, to są
nagrania w telewizji. Był celowo niszczony, tam wjeżdżały buldożery, jeździły, wybijano szyby we wraku i tak dalej, przenoszonego. Mam poważną wątpliwość. Wobec tych zaniedbań jest sprawy, zwłaszcza w obszarze anglosaskim, mówią cold case, tak? Sprawa, która wystygła, gdzie tropy już są stare, gdzie powiedzmy, kto miał ucichnąć, to już ucichł i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, no. Czekamy na zakończenie tych prac. No, na pewno z perspektywy po 7 latach, kiedy, czy po 5 latach, kiedy poważne dochodzenie dysponujące tymi instrumentami, które ma państwo, startuje i działa, no jeżeli okazuje się, że 1/4 ciał w trumnach i w grobach była pomylona czy podmieniona, tak? Na tak podstawowym, elementarnym etapie nie dochowano odpowiedniej staranności, to czy dochowana staranność na przykład w zbieraniu mikrośladów chemicznych i innych ze szczątków wraku? No, na pewno nie. W przypadku katastrofy nad Lockerbie jakiś taki malutki fragment znaleziony gdzieś tam, a to przecież był wybuch w powietrzu na dużej wysokości, rozsiane na dziesiątkach kilometrów szczątki. Taki fragmencik pozwalał zidentyfikować, że to jest tam element bomby, którą można przypisać Libijczykom i ci odpowiedzialni za ten zamach tam, to można powiedzieć z pewnością, zostali znalezieni. Tutaj, no tak jak mówię, daleko mniej idącej staranności, właściwie elementarnej staranności nie zachowano. I jeszcze ostatnie zdanie, taka ciekawostka, że tak powiem, z punktu widzenia prawniczego. Obowiązała polska-rosyjska umowa o badaniu wypadków lotniczych wojskowych 1992 roku. Na miejscu premier polskiego rządu zgodził się, żeby wyłączyć ją w odniesieniu do katastrofy smoleńskiej i stosować konwencję chicagowską, czyli dotyczącą lotnictwa cywilnego. De facto więc, w sposób skuteczny, jak się potem ukazało, zawarł ustnie, bez procedury ratyfikacji, umowę międzynarodową polsko-rosyjską o rozszerzeniu stosowania konwencji chicagowskiej. Chociażby ten aspekt, jak mówię, ciekawostka prawnicza, spowodował zawalenie naszych szans na współudział i badanie tej katastrofy. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, już właśnie patrzymy, czy osoba, która ma mikrofon, na pytanie, przy całym szacunku, do kogoś innego niż poseł Marcin Horała? Tak, dobrze. To w takim razie znakomicie, proszę pytanie, proszę się przedstawić i pytanie do osoby. Nazywam się Kamil Poziek. Chciałem najpierw wyrazić poparcie dla słów pana posła z to, że obecnie panuje zbyt duża tolerancja dla przestępców, to znaczy na przykład w kontekście afery, o której mówimy, no to pani Ewa Kopacz nie dopełniła swoich obowiązków, będąc w Smoleńsku i dalej chodzi na wolności. Mateusz Kijowski nie płaci alimentów, nikt go za to nie ściga. Obywatele RP oficjalnie mówią, że będą łamać prawo i chcą łamać prawo, wyzywają policjantów, blokują marsze, dalej chodzą na wolności ludzie, którzy zorganizowaną grupą przestępców sterują, tak? Bo jeśli oficjalnie mówią, że chcą łamać prawo, no to co to jest jak niezorganizowana grupa przestępcza? O zorganizowanych grupach przestępczych na przykład w Warszawie... Prosimy o pytanie. Dobrze, no to chciałem się spytać, dlaczego pan poseł z PO uważa, że mamy zamach stanu, ale jednocześnie na korytarzach sejmowych rozmawia z zamachowcami, zamiast na przykład nie złożyć doniesienie do prokuratury, albo na przykład, już to jest konkretne pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska ze wszystkich partii, i to jest fakt, jeśli sumować liczbę ustaw, interpelacji i innych rzeczy, które mogą merytorycznie robić dla Polski, dlaczego tego nie robi? Dlaczego z 136 posłów nie jest intelektualnie czy finansowo w stanie zaproponować Polakom ustaw, zamiast mówienia, że za mało się pałuje na marszach albo za mało się strzela na marszach? Dziękujemy serdecznie. Pan poseł Grzegorz Furgo, a potem też damy z racji równości szans, szansę na ad vocem naszym paniom posłankom. Proszę bardzo, pan poseł. Muszę państwu odpowiedzieć przede wszystkim na pana pierwsze pytanie. Bo pan poseł Marcin Horała, zresztą powtarzam, bardzo sympatyczny poseł, ale to jest cały PiS. Cały PiS jest sympatyczny. Wracam do telewizji. A jakaż to jedyna stacja taka biedna broni w tej chwili PiSu? Mówimy o publicznej telewizji, tak? Ale zapomniał pan o Republice, druga telewizja. Zapomniał pan o telewizji Imperium w zasadzie biznesmena Rydzyka, którego tak nieźle faszerujecie z setkami milionów złotych. No, to jest potężna oglądalność. No nie, bardzo duża oglądalność, bo tam ta rzesza wyznawców tego biznesmena jest dosyć ogromna. A jeszcze wy faszerujecie pieniędzmi, nie jest nieprawdopodobnie, to już trzy. Już nie mówiąc o wszystkich stacjach radiowych, prawda, panie pośle? Druga rzecz, bardzo ciekawe pytanie. Chciałem podziękować za ten Smoleńsk, bo jest bardzo dużo jednak mitów. Mamy kolejne 2 lata. Pamiętacie kampanię wyborczą? Główny zarzut. Nie ma wraku w Polsce. Co się dzieje w tej chwili? 2 lata i nic. Ten antyminister spraw zagranicznych, to jest naprawdę najbardziej nieudana jednostka, jaką kiedykolwiek żeśmy mieli, mówi oficjalnie, wszystkie formalne rzeczy zostały wyczerpane. Ja już nic nie mogę zrobić.
A odnośnie pytania... Ale chwileczkę. Wracając do tego Smoleńska. Panie pośle, wszyscy pamiętacie zestrzelenie samolotu ukraińskiego, holenderskiego nad Ukrainą. Pamiętacie ten przypadek. Przez Rosję, bo to już w zasadzie jest wiadomo. Wyobraźcie sobie, ile trwały prace. Prace na tym, żeby sprowadzić i zrobić identyfikację, panie pośle, już to byliśmy kiedyś w audycji, to mówiłem. Trwały rok. Wiecie, ile osób pracowało z różnych dziedzin życia? 1100 osób pracowało przez rok, żeby sprowadzić i wiedzieć, co się stało. U nas po trzech dniach Jarosław Kaczyński zabrał brata do Polski, zapominając o szwagierce. Zapominając o niej, bo ona została. I przypomnijcie sobie, jaki był wtedy klimat. Czy pozwolilibyśmy się obecnie w tym państwie, wyobraźcie sobie, rok czasu na śledztwo. Ludzie by byli polinczowani. A teraz odpowiadam panu na pytanie. No nie przygotował się pan kompletnie do tego pytania, dlatego że siedzi przed panem poseł, który zadał najwięcej interpelacji w Sejmie. Proszę zajrzeć na stronę. No, ale ja jestem z PO. Tak, ale ja pytam o PO, jako a nie o PO. To proszę zerknąć na obrady Sejmu i proszę zerknąć sobie na najbliższe obrady Sejmu, jak to będzie wyglądało. Że będziemy chcieli coś wnieść, a będziemy przygotowywani. To jest rzadka sprawa, że większość arytmetyczną ma Prawo i Sprawiedliwość. To jest w ogóle rzadki przypadek, jeżeli zobaczycie Komisję Sprawiedliwości, a będziecie ją oglądać, bo to będzie, można powiedzieć, fantastyczny serial sensacyjny. Ten Sejm to jest serial sensacyjny. Wszyscy siadają, biorą kawę i oglądają, co się tam takiego wydarzy, czy ktoś komuś w końcu da gębę. Ale tam na przykład jest taki ewenement, to już jest blisko, jest taki ewenement, taki poseł, który to jest dla mnie w ogóle proszę państwa, no nieprawdopodobny, nazywa się Piotrowicz, to jest dawny prokurator stanu wojennego, który na przykład prowadząc Komisję Sprawiedliwości mówi, czy słyszę sprzeciw. Oczywiście cała sala mówi, że krzyczy sprzeciw, a on mówi, że nie słyszę sprzeciw. No tak sobie prowadzi. To panu odpowiadam, jak to wygląda. Ale proszę zwrócić na to uwagę. Nie piszę tylko po to, żeby były przegłosowywane, tylko żeby pan mógł je powiedzieć, że jak wygramy, to wtedy je wprowadzimy. Powiem panu jeszcze jedną rzecz. Znowu pan się nie przygotował. Kilka zdań, proszę panie. Tu siedzący człowiek zaskarżył małą ustawę medialną do Trybunału Konstytucyjnego. 13 grudnia 2016 roku wygraliśmy. Głos ma pan poseł. Wygraliśmy, bo pan mówi, że ustaw się nie robi. Wygraliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, był po naszej myśli, czyli powinna przestać działać Krajowa Rada Mediów, krótko mówiąc. Wszystko powinno wrócić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czyli ta skuteczność jednak jest. Można. Szanowni Państwo, jako że były pytania do panów póki co przede wszystkim, ale są dwie panie, nie tylko w centrum na scenie, ale też w centrum zainteresowania tematów politycznych. Czy są gdzieś pytania do pań posłanek? Ja chętnie odpowiem jeszcze. Bo chętnie przekażemy właśnie, żeby miały panie szansę za chwilkę. Mogę? To proszę, za chwilkę przekażę, tylko spróbujmy z tym pytaniem. Gdzie jest mikrofon? Pani ma pytanie do kogo? O, to w takim razie proszę się przedstawić i będzie okazja do jednej z pań. I będzie jakaś równowaga, proszę. Ja pomogę w takim razie. Proszę bardzo. Nazywam się Julia Sarzyńska, jestem z pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego w Warszawie i chciałam spytać, jaka jest szansa na koalicję PO i Nowoczesnej w przyszłych wyborach, bo były chyba głosy, że jest taka szansa i chciałam spytać, na ile ona jest prawdziwa. Czyli pierwsze pytanie. Dziękuję bardzo do pani poseł Ewy Lider. Oddaję głos. Ja tylko jeszcze odwołam tutaj, bo pan nie usłyszy odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Ja się tutaj nie pozwolę nie zgodzić z posłem Furgo, że najgorszym ministrem jest minister Szczykowski. Jednym z najgorszych. Najgorszym zdecydowanie jest minister Szyszko. I to wychodzi we wszystkich badaniach o popularność tak zwaną. Co jest, no może nie do końca ma znaczenie, natomiast proszę państwa, musimy mieć świadomość, że wszystko, co robi PiS, może się z tym zgadzać lub nie, ale jest odwracalne jednak. Oprócz jednej sprawy, dłużej lub oczywiście to może być to bolesna odwracalność, niektóre z rozwiązań PiS oczywiście mogą się sprawdzić, nie bądźmy wszystko wiedzący.
Natomiast decyzje ministra Szyszki są niestety nieodwracalne, proszę Państwa. Ja do Puszczy Białowieskiej jeżdżę bardzo często. Jestem w Komisji Ochrony Środowiska i oglądam to niestety z bliska. To, co tam się dzieje, to, co przedstawiają nam media, to jest mało, proszę Państwa. My tracimy skarb narodowy w zastraszającym tempie. Cokolwiek by nie powiedziały gremia naukowców, czy za granicą, czy w Polsce, minister Szyszko jest absolutnie bezkarny, robi swoje. I to jest jedna z rzeczy, jako wielki minus rządów PiS-u, tak na zupełnie poważnie. Pani poseł, a odnośnie pytania? Odnosząc się do pytania, pani... były rozmowy w Warszawie naszych liderów, ale również trwają rozmowy na poziomie lokalnym. Ja jestem szefową regionu pomorskiego Nowoczesnej, więc mogę powiedzieć zupełnie tak z bliska, ja te rozmowy prowadzę. Te rozmowy się dzieją, ponieważ przepisy wyborcze zmieniają się. Trudno powiedzieć jeszcze, jak się zmienią, w jaki sposób dokładnie. My nie mamy po prostu wyjścia, czy chcemy, czy nie chcemy, prawda? Panie pośle. Nie chcemy? Za chwilę oddamy głos panu posłowi. Ale proszę Państwa, to ma sens. Nawet jeśli nam się to z jakichś powodów politycznych może nie podobać, jedynym sposobem na to, żeby obronić samorząd, jest tworzyć jakieś porozumienie w zależności. No to jest zwykłe słowo po prostu. Tak. Nowoczesność jest też wymieniana przez wszystkie przypadki. Ja się nie ekscytuję za każdym razem przy słowie nowoczesna. No, nie mamy wyjścia i to na pewno będzie dobre dla Polski. Dziękuję. Zanim jeszcze zapytam o pytanie do pani poseł Błońskiej, 60 sekund pan poseł Grzegorz Furgo, bo jak rozumiem pytanie było do i Nowoczesnej, i do Platformy, tak? Proszę uprzejmie, 60 sekund. O tym proszę. 5 sekund. Okay. Będzie wszystko dobrze, będzie to porozumienie. To były nawet 2 sekundy, więc rzeczywiście tutaj sprawna odpowiedź. Proszę Państwa, czy ktoś ma, tutaj Rafał zarządza, czy ktoś ma pytanie do pani poseł Błońskiej na przykład też? To proszę, póki co, a potem dodamy tak głos pani poseł Błońskiej, żeby była jakaś równość w debacie. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Stanisław Kanarzewski, jestem z gimnazjum nr 8 w Gdańsku i mam pytanie do pana Marcina Chorały. Jak odniesie się pan do tego, jak pana partia Prawo i Sprawiedliwość prowadzi politykę zagraniczną, ponieważ jest to polityka prowadzona według mnie i nie tylko według mnie bardzo źle, czego najlepszym przykładem jest wypowiedź pana wiceszefa Bartosza Kownackiego z października zeszłego roku 2016. Dziękuję. Pan poseł Marcin Chorała, proszę. Działa mikrofon, czy? Ja zaraz zobaczę. Jest. Tak? Jest. Po prostu po czasie się włączę. Tylko, tak. Przepraszam, jakby pan był uprzejmy, o jaką wypowiedź chodzi, bo ja tak nie pamiętam po dacie, że tak powiem. Chodzi o te widelce tam z Francuzami. Dobrze, więc ja też oczywiście nawiązuję tutaj do metodologii prowadzenia dyskusji przez pozostałe koleżanki i kolegów. Najpierw jedno słowo ad vocem odnośnie tematu, który poruszył pan poseł, czyli no przepraszam, ale niestety dwa słowa jeszcze z Smoleńsku muszę. Jeżeli pan poseł mówi, że Holendrzy przez rok prowadzili śledztwo, to prawda, no w Polsce prowadziliście przez 5 lat i bez efektu. Natomiast przede wszystkim, jeżeli nawet była jakaś presja na szybkie sprowadzenie ciał osób, które zginęły w Smoleńsku, to cóż szkodziło wtedy na przykład pani Ewie Kopacz wyjść i powiedzieć, no była presja, żeby sprowadzić je szybko, w związku z czym badania odbywały się w sposób bardzo pośpieszny, nie mamy pewności, trzeba to będzie jeszcze raz zbadać i tak dalej, i tak dalej. Nie, pani Ewa Kopacz powiedziała, każda rodzina może mieć 100% pewność, że w ich grobie został pochowany ich bliski. Osobiście uczestniczyłam w sekcjach, jak nie uczestniczyłam. Plus, była wolontariuszem. Plus, jeszcze jedna bardzo bolesna sprawa. Jeżeli były takie przypadki, a były, że na przykład po sekcji wewnątrz w ciele zaszywano śmieci, zmiotki i tak dalej, no to już żaden pośpiech tego nie usprawiedliwia. To jest celowe działanie mające na celu wywarcie takiej przemocy symbolicznej na Polsce po prostu, tak? Pokazanie, że możemy z wami zrobić wszystko. I tego akceptować nie możemy i nie powinniśmy, a to się tak stało w wyniku postawy polskiego rządu, który to całą sprawę wypuścił z ręki i oddał drugiej stronie. Dlaczego też tak było? Ponieważ była refleksja wtedy w Platformie Obywatelskiej, że jak temat Smoleńska będzie żywy do wyborów par prezydenckich, to przegramy wybory. Więc cel nadrzędny był polityczny, zamknąć temat. Powiedzieć nic, Polacy, nic się nie stało, wszystko jest okej, bez względu na to, jakie są rzeczywiste okoliczności. Odpowiadając na pytanie, no jakby ja tutaj nie przyczepiałbym się do jednej wypowiedzi wiceministra, no
polityce światowej w ogóle teraz jest taki trend, jak pan zaobserwuje, że pojawiają się coraz bardziej barwne postaci, coraz więcej różnych rzeczy mówią. No, jeżeli wziąć na przykład niektóre wypowiedzi prezydenta Trumpa w przestrzeni publicznej, to naprawdę jest nam jeszcze do tego bardzo, bardzo daleko. Polityka polska, która do tej pory była polityką podwykonawcy, była polityką, taka koncepcja jest, tak, że musimy płynąć w głównym nurcie, że integracja europejska polega na tym, że państwa tak zwanej starej Europy decydują, ustalają pewien kurs polityki europejskiej, a my, chcąc być z nimi integrowani, musimy ten kurs zaakceptować, się w niego wpisać. A my mówimy, nie, mamy swoje interesy, my jesteśmy pełnoprawnym członkiem różnych struktur Unii Europejskiej, zwłaszcza mamy tam pełne prawo stawiać nasz punkt widzenia, czasem go się uda przeforsować, czasem nie. Jak to w polityce. Jest też tak, że jak ktoś tak forsuje ten swój punkt widzenia, no to na pewno go mniej go lubią niż takiego, który się na wszystko zgadza, więc pewne zgrzyty występują. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ten kierunek jest dobry i różne takie zdarzenia twarde, nie z punktu widzenia wypowiedzi, atmosfery, wrażeń, tylko chociażby to, że mamy wojska NATO, stałą ich obecność w Polsce. To jest konkret, tak, że mamy brygadową grupę bojową w Żaganiu, mamy batalion w Orzyszu. To jest konkret, który radykalnie podnosi nasz poziom bezpieczeństwa międzynarodowego i chociażby w NATO wyszliśmy z tej szarej strefy NATO BIS. Była taka niepisana umowa z Rosją przy rozszerzeniu NATO, nigdzie nie zapisana, ale honorowana, że państwa Europy Środkowej mają być członkiem NATO drugiej kategorii i instalacji wojskowych sojuszu ma tu nie być. Ta niepisana, jak mówię, ale honorowana umowa z Rosją została zerwana, co nasz poziom bezpieczeństwa znacząco podniosło. Czyli można? Dziękuję bardzo. Zanim oddamy głos, teraz moderatorem, jeżeli chodzi o mikrofony, będzie kolega Przemysław Majewski. Zanim oddamy głos, w ramach równości szans w debacie, również 60 sekund, może odnośnie wątków, jakie padły, dla pani poseł Głęski. Nie dużo tego. To w takim razie 120 sekund, proszę, i potem kolejne pytania. Myślę, że państwo rozumieją moje intencje. Proszę uprzejmie. Nie wiem, do czego mam się odnieść, Paweł, naprawdę. Do czego pani chce? In vitro. Myślę, że w ogóle dla Polaków to jest jeden z mniej istotnych tematów, przyznam szczerze, bo problemy ze służbą zdrowia są dużo bardziej poważne niż akurat te nauka. To moje zdanie. Może a propos edukacji, bo reforma edukacji rzeczywiście tutaj wszystkich obecnych na pewno jakoś tam dotyka. Ja podzielę zdanie tutaj pana, kto zadawał to pytanie, że to jest kwestia rzeczywiście braku konsultacji i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ja również ostatnio głosowałam przeciwko ustawie edukacyjnej, która na przykład nadal podtrzymywała zerowe dotacje dla edukacji domowej, która nadal nie wprowadza równości traktowania dzieci pod względem finansowym w różnych systemach, tak, które po prostu powinny być dowolne i tutaj rodzice powinni być po prostu traktowani po równo. Nie powinno być takiej sytuacji, jak jest obecnie. I tutaj przytoczę słowa pani poseł Ewy Lider, która wspomniała ustawę Gowina dotyczącą szkół wyższych. Myślę, że to jest naprawdę dobry przykład tego, jak w ogóle powinna być legislacja robiona, ile to powinno trwać, tak? Tutaj samo przygotowanie ustawy teraz, do teraz, trwa już 2 lata, a ona jeszcze nawet nie trafiła na obrady Sejmu i dopiero trafi za jakiś czas, teraz jest w ostatnim etapie konsultacji. Ale to jest ustawa, która naprawdę, jeśli wejdzie w życie, na co liczę, to będzie przyjęta po prostu z pewnym spokojem, jest rozpisana również. Ona nie tylko była długo konsultowana, ona jest sama w sobie rozpisana na chyba do 2030 roku, jeżeli chodzi o różne etapy przejściowe, które są przewidziane na wprowadzenie pewnych elementów. Myślę, że to naprawdę jest taki wzór, który powinniśmy stosować w praktycznie wszystkich innych dziedzinach. Będzie jeszcze okazja. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wiemy, że jest dużo tematów, dużo zgłoszeń. Postaramy się również inne części sali też uwzględnić. Proszę bardzo, kolega Przemek Majewski będzie. Okej, to prosimy głos z centrum, a potem poprosimy kogoś z mojej tak zwanej lewicy. Proszę się przedstawić, do kogo pan kieruje swoje pytanie. Ja moje pytanie kieruję ogólnie tutaj do ogółu, w sensie do państwa wszystkich. Czyli po 60 sekund będzie dla państwa. Jestem Jakub Kretek, zastępca przewodniczącego samorządu szkolnego Dwójki Sopot. I chciałem tutaj wrzucić, mówiąc krótko, tak kolokwialnie, 2 tematy. I pierwszym z nich jest nowa konstytucja, czy powinna być uchwalona, a drugim z nich jest tutaj temat bardzo kontrowersyjny legalizacji marihuany. I przy tym jeszcze chciałbym tutaj jedną małą prośbę mieć do państwa.
o to, żebyście Państwo używali argumentów merytorycznych, a nie rzucali nazwiskami, używali argumentów ad personem oraz argumentów, które mają pobudzić nas tutaj siedzących do emocji, i to jest moja największa prośba. I widzę, że tutaj Państwo się ze mną zgadzacie. Dziękuję. Jeżeli chodzi o odpowiedzi na to pytanie, po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję. Witać Gdańską Akademię Debaty, w której bierze udział Szkoła Sobocka, bo zawsze mówimy o argumentach merytorycznych, więc bardzo mi miło. Jeszcze komunikat pod kątem technicznym. Pan poseł Marcin Chorała będzie musiał chwilę wcześniej wyjść. W związku z tym ja proponuję, jako że były dwa pytania, po dwie minuty będę bardzo, bardzo przestrzegał tego czasu teraz. Dla każdego z mówców zakończy pan poseł Marcin Chorała, który jednocześnie po swojej wypowiedzi podsumuje swój udział i będzie musiał z nami się 20-25 pożegnać. Ale inni jeszcze zostaną, więc nie przedłużając, może pan poseł Grzegorz Furgo jako pierwszy. 120 sekund będę naprawdę mierzył. Trudno dzisiaj rozpoczynać, proszę Państwa, pracę nad zmianą nad ustawą zasadniczą. To jest ustawa zasadnicza, to jest najważniejsza rzecz dla nas w takim momencie i w takim napięciu, w jakim jesteśmy. Trudno nam rozmawiać z osobami, które permanentnie łamią konstytucję, nad naprawianiem tej konstytucji. Najpierw trzeba ją zacząć respektować. To jest najważniejsza rzecz. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem. Jeżeli sami nie mamy do niego szacunku, to jak ją zmieniać z ludźmi, którzy nie mają tego szacunku? W związku z tym obecnie jestem absolutnie przeciwny temu, żeby rozmawiać z partią rządzącą na temat zmian w konstytucji, dlatego że ta ekipa nie szanuje kompletnie konstytucji. Takie jest moje zdanie. To jest jakby pierwsze pytanie. Legalizacja marihuany. No zdecydowanie jestem za, nawet jestem w zespole do spraw leczniczej marihuany. I proszę Państwa, tyle ile nieszczęścia jest naokoło, któremu może pomóc normalnie ustawowo zalegalizowana lecznicza marihuana, jestem za. Tyle, że wprowadzona została ta ustawa, zresztą głównym takim motorem był Piotrek Liroy-Marzec tej ustawy, ale ona jest martwa. Należy. Ludzie dalej nie mogą nabyć tej leczniczej marihuany dla swoich dzieci, którzy mają na przykład bardzo ciężkie przypadki padaczki czy innych chorób, gdzie ta marihuana pomaga. Bierze się stąd z ogromnej niewiedzy posłów i lekceważeniem tematu przez długi okres przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, łącznie z bardzo nieudanym ministrem panem Radziwiłłem. Dziękuję. Dwie minuty, perfekcyjnie, dziękuję bardzo. I teraz, która z pań by chciała jako pierwsza zabrać głos? Proszę, ja będę dwie minuty liczył. Pani przydziała mikrofon? To ja może, pani może poseł Ewa. Skoro mamy tak mało czasu, jestem zdecydowanie za marihuaną leczniczą. To powinna być już dawno temu ta ustawa przyjęta. Dziwię się, że to tyle lat namyślania się, tyle osób chorych z niej nie skorzystało. Uważam, że to wielki błąd. To pierwsze pytanie, się tu zgodzę po prostu z posłem Furgo. Dzisiaj konstytucja, jak najbardziej możemy zaczynać dyskusję, ale partia rządząca nie ma mandatu społecznego ani faktycznego do zmiany tej konstytucji na razie i ona powinna być co najmniej tak konsultowana jak ustawa o szkolnictwie wyższym, ale co najmniej, proszę Państwa, krótko mówiąc, no, możemy dyskutować, bo trudno jest zakazywać dyskusji na jakiś bardzo ważny dla Polaków temat, ale zmiana, to jesteśmy naprawdę bardzo daleko jeszcze przed zmianami, na które muszą się zgodzić obywatele, wszyscy obywatele i obywatelki. To było 60 sekund, dziękujemy też za zmieszczenie się w czasie. Pani poseł Magdalena Błońska, również 120 sekund maksymalnie. Ja bym zaczęła od tej merytoryczności chyba, bo to jest coś takiego, co chyba zaniża bardzo mocno poziom debaty publicznej w ogóle. To jest takie żerowanie na emocjach, sprowadzanie wszystkich praktycznie tematów do tego, co jest popularne, co jest śmieszne, a bardzo rzadko do tego, co jest rzeczywiście mądre, czy przemyślane, przeanalizowane, przeliczone i tak dalej. I tutaj to się bardzo mocno łączy z tematem konstytucji.
Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że to jest zły moment na to, żeby rozpocząć pracę. Rozpocząć pracę to nie znaczy, że za tydzień mamy to przegłosowywać, tylko to znaczy, że za ileś lat dopiero będziemy mieli jakiś tam projekt tej konstytucji i teraz, kiedy toczą się tak burzliwe właśnie dyskusje dotyczące najgłębszych takich szczegółów całego systemu naszego w wielu różnych dziedzinach, to tak naprawdę jest idealny moment na to, żeby te efekty tej dyskusji, mam nadzieję, że one naprawdę będą, a nie będą się toczyły tylko na poziomie właśnie emocjonalnym, tylko że będą merytoryczne wnioski z jednej i z drugiej strony, to żeby to zacząć spisywać, zacząć formować w jakieś konkretne wnioski, no, moim zdaniem wymaga ewidentnie zmian w bardzo wielu dziedzinach. Konstytucja, tutaj pan poseł mówił, że mamy zacząć pracować dopiero nad zmianą konstytucji, dopiero jak wszyscy zaczniemy ją przestrzegać. No to jest absurd. Konstytucja jest wewnętrznie sprzeczna, jeżeli chodzi na przykład o prawo własności. Tak, z jednej strony zagwarantuje to prawo własności, a z drugiej strony absolutnie nie daje możliwości jego przestrzegania, tak? I pozbawia tego prawa własności w wielu różnych aspektach. Więc przestrzeganie tej konstytucji jest po prostu niemożliwe fizycznie. Więc nie możemy czekać do momentu, kiedy wszyscy będziemy ją przestrzegać, bo po prostu to się nie wydarzy. Prace nad zmianą tej konstytucji są moim zdaniem niezbędne i powinny się rozpocząć już teraz. Co do marihuany, to myślę, że w ogóle pytanie nie dotyczyło tej marihuany leczniczej, bo to już zostało przegłosowane, tak? Tylko chodziło o legalizację marihuany w ogóle, tak? Jak się domyślam. Znaczy ja myślę, że tutaj bardziej mówimy o tym na przykład o zmniejszeniu karalności za jakieś tam posiadanie jakichś ilości, a nie o samej marihuanie leczniczej, bo to są dwa zupełnie inne tematy. I myślę, że taka dyskusja też jest potrzebna, dlatego że to, że się trafia do więzienia za to, że ktoś, nie wiem, coś tam sobie spali na jakiejś imprezie, bo to tak naprawdę myślę, że większość z was musiałaby na swoich kolegów donosić i skończyłoby się zaraz z tym, że właśnie znajomi trafili po prostu do więzienia, co jest głupotą i co dyskutować. Dziękujemy bardzo serdecznie pani poseł Błońskiej. Szanowni państwo, jako że czas upływa, ale nie kończymy jeszcze raz, spokojnie. Bardzo proszę, 2 minuty odnośnie tych pytań dla pana posła Horały oraz powiedzmy też 2 dodatkowo więcej jeszcze celem podsumowania debaty ze strony reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. I później jeszcze ja powiem słowo. Panie pośle, proszę. Dziękuję. Odnośnie konstytucji, ja tak jestem zwolennikiem zmiany konstytucji. Uważam, że mamy szereg, znaczy ta konstytucja niesie ze sobą szereg problemów. Po pierwsze, ma bardzo niski poziom legitymizacji. Ja sobie tutaj szybko wyświetliłem, żeby powiedzieć dokładnie, konstytucję w referendum przyjęto przy frekwencji 42% i przy tak znikomej frekwencji zaledwie 52% głosowało za przyjęciem tej konstytucji. Jest to konstytucja, którą poparło de facto, przepraszam, panie doktorze, panie profesorze, coś do podaję? Pan Marcinie, bardzo ryzykowna teza. No ale jakby mi pan nie uciekł, to by porozmawiał. No to jest za chwilę o moim uciekaniu, też tak chyba powiem. Natomiast, no ale fakt jest taki, dobra, no nie cofam o niskiej legitymizacji, ale fakt pozostaje faktem, że... Marcinie, jako politolodzy porozmawiajmy, przy jakiej frekwencji PiS wygrało wybory? Takiej samej mniej więcej. I nie mówicie o niskiej legitymizacji. Tylko, że my nie zmieniamy konstytucji w tym momencie. Okej, ale zmieniacie cały pakiet innych spraw ogólnoustrojowych. Tak, zwykłym wyborem. Marcinie, konsekwencja, politolog z politologiem, dobra? No więc konsekwentnie przypominam... Przypominam, że jednak zdecydowanie mniejszej legitymizacji wymagamy od zwykłej zmiany rządu, realnej, to przyznaję, tak, ale nie mniej zwykłej, a zupełnie inny wobec no, tworzenia konstytucji, czyli powiedzmy takiego najwyższego aktu i tak dalej. Druga sprawa, w sensie politycznym, treść tej konstytucji była wynikiem konsensusu 4 formacji politycznych przy dominującej pozycji SLD i PSL i przystawkowej pozycji Unii Wolności i Unii Pracy. No już sama nazwa tych formacji politycznych wskazuje, że zarówno one same, jak i pewien poziom, ten zasób poglądów, interesów i tak dalej, które one reprezentowały, okazał się już krótko potem znacząco mniejszościowy w polskim społeczeństwie i jakby w przełożeniu na obecną scenę polityczną to jest tak, jakby konstytucję napisało PSL do spółki z Nowoczesną i bardziej lewicowym skrzydłem Platformy Obywatelskiej. Więc to po pierwsze. Po drugie ma konstytucja wszyty w sobie szereg problemów. Tak. Po pierwsze ma nielogiczny sposób rozbitą władzę wykonawczą, powiedziałbym. I to jest duży problem. Mamy silną legitymizację społeczną dla prezydenta, który jest stosunkowo słaby w swoich prerogatywach, ale mocny w tych bardziej destrukcyjnych, a słabszy w tych bardziej kreacyjnych.
mamy teoretycznie system parlamentarno-gabinetowy z rządem, ale właśnie no, ten rząd z kolei ma niższą legitymizację, bo jest z wyborów pośrednich itd., itd. I to by trzeba rozstrzygnąć. Moim zdaniem każda wersja, albo system konsekwentnie kanclerski, albo system konsekwentnie prezydencki byłby lepszy od obecnego podziału chaotycznego dosyć władzy wykonawczej. Ujawnił się w ostatnich 2 latach zwłaszcza szereg pewnych niejasności interpretacyjnych drobnych, bo jeżeli konstytucja mówi jednocześnie, że na przykład pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest wybierany na kadencję, ale z drugiej strony, że w razie reformy ustroju sądów okazało się, że nie zawiera sąd gołosłowne stwierdzenia o łamaniu konstytucji ze strony opozycji, która zazwyczaj pada przy mojej propozycji, żeby zacytować konkretny artykuł konstytucji, który to rzekomo został złamany, ale niejasności są, warto je rozwiązać. I trzecia sprawa to jest to, że konstytucja ma szereg norm, które są puste. Tak? Znaczy, na przykład tam jest szereg uprawnień obywateli, które w sposób oczywisty obecnie nie są realizowane. Na przykład powszechne prawo do opieki zdrowotnej w sytuacji systemu ubezpieczeniowego no nie jest w pełni realizowane, bo osoby nieubezpieczone są poza tym systemem, a są takie w NFZ-cie. No to można zrobić likwidując NFZ przez system budżetowy, ale powinniśmy odbyć taką dyskusję, to znaczy, które prawa my tak realnie ludziom w Polsce naprawdę jesteśmy w stanie zagwarantować i te zostawić i konsekwentnie gwarantować konstytucji, a których siłą rzeczy nie jesteśmy i wtedy takich w konstytucji być nie powinno. Obecnie niektóre artykuły konstytucji to są takie no zapisy dobrych intencji, o których i tak wiadomo, że nie będą zrealizowane, żeby każdy na przykład miał mieszkanie, a prawo do mieszkania też jest do konstytucji wpisane. Szanowni Państwo, i teraz, aha, no odnośnie marihuany, otóż ja jako odpowiedzialny przedstawiciel formacji rządzącej wypowiadając się publicznie mogę tylko powiedzieć, że nasza formacja nie ma w swoich planach pełnej legalizacji marihuany i tyle mogę na tak powiedzieć. I teraz przechodzę głównie do podsumowania. Mieszanie karalności. Ja bardzo przepraszam, że tak trochę przed czasem uciekam, ale to oczywiście nie dlatego, że już chcę być wolny, tylko mam konferencję prasową w Redzie, na którą muszę zdążyć do Redy jeszcze dojechać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja zawsze z największą przyjemnością uczestniczę w tych debatach i też chociażby pana profesora, który był łaskaw dopuścić mnie na następny rok, jak mieliśmy zajęcia, co we wdzięcznej pamięci zawsze zachowuję. Ale zawsze podkreślam, że był pan fantastycznym kujonym i dlatego od pana nie wymaga więcej. Bardzo podobnie miło. Jak poseł Furgo, też na piątkę. Bardzo miło również pani dyrektor, która nas tu witała, to w ogóle była w składzie komisji egzaminacyjnej, która, na której również z powodzeniem zdałem egzamin magisterski, za to też jestem niezmiernie wdzięczny pani dyrektor do tej pory, bo wiadomo, że no, byli tacy politycy, co nie zdali i potem mieli różne problemy w życiu z tego powodu, braku tego tytułu. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję i jakby deklaruję już, że na wszelkie przyszłe zaproszenia, jak tylko czas pozwoli, to odpowiadam z góry pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, nasza debata się jeszcze nie kończy. Ja przekażę moderowanie Przemkowi Majewskiemu. Chciałem tylko krótko nadmienić, że właśnie poseł Marcin Horała, podobnie jak i poseł... Tak jest, proszę. Jaki poseł, pan poseł Grzegorz Furgo, są z nami od samego początku i mimo różnic, tak, jakie dzielą obu panów, jeżeli chodzi o kwestie prawdopodobnie wizji Polski czy wartości, wspierają naszą działalność, co jest bardzo istotne. Ja odprowadzę jeszcze i za to serdecznie dziękuję, przekazuję głos. Kultura wymaga. Myślę, że możemy kolejne pytanie do naszych prelegentów. Jak rozumiem, pani poseł zaraz do nas dołączy, proszę. Dzień dobry, ja nazywam się Zofia Stachnik i chodzę do pierwszego społecznego liceum w Warszawie i mam takie pytanie do wszystkich naszych szanownych gości. Od czego zależy dalej utrzymujące się 45% poparcie dla partii rządzącej, skoro jak widać tutaj chociażby z tego jak siedzimy na sali, panuje dosyć duży sprzeciw do polityki tejże partii? I chciałabym się zaciągnąć opinii Państwa, od czego może zależeć to poparcie. I mam jeszcze także drugie pytanie, również o opinię na temat, jakże nam warszawiaką bliskiego tematu samospalenia, które zostało dokonane pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. I chciałabym się właśnie dowiedzieć, jakie są Państwa opinie na temat tak drastycznego aktu, który reprezentuje jakiś sprzeciw obywatelski wobec samego rządu. Dziękujemy bardzo. 60 sekund. Kto z Państwa będzie pierwszy? Pani poseł, proszę uprzejmie. Zabrałam mikrofon, więc pan poseł próbuje wyjście. Ja do tego pierwszego pytania się odniosę, bo ono jest bardzo ciekawe. Ja uważam, to jest moja teza, może nie do końca sprawdzona naukowo, ale to pytanie się bardzo mocno wiąże także z demografią. Jest nas młodych coraz mniej,
a tutaj siedzą sami młodzi ludzie. Wśród was jest sprzeciw, jest opór, jest brak zgody na różne rozwiązania. No ale większość społeczeństwa to są ludzie, którzy są od was starsi i jest ich w społeczeństwie coraz więcej. To może być bardzo prostą odpowiedzią na to, w jaki sposób głosowania będą się układać, układają się, jakie są wyniki wyborów. Wiemy, że ludzie starsi, młodsi, różne pokolenia mają różne, powiedzmy, interesy, różne rzeczy, na których im zależy. I jeżeli tak dalej pójdzie, to będziemy mieli dalszy brak myślenia o tym, co jest ważne dla młodych ludzi, dalsze przegłosowywanie ustaw, które będą korzystne głównie dla, nie wiem, osób starszych. I to jest bardzo poważne zagrożenie dla nas wszystkich, tak? Tutaj niestety demografia to nie jest tylko kwestia tego, że na nas spadnie ZUS albo brak emerytur. Demografia to znaczy, że mamy stare społeczeństwo, społeczeństwo, które nie będzie się broniło, bo nie będzie miało kim, tak? Starsi ludzie nie pójdą na wojnę, ani nie będą nas bronić przed niczym. To jest społeczeństwo ludzi nieaktywnych, którzy nie domagają się zmian, reform. To jest społeczeństwo ludzi, którzy przede wszystkim chcą bezpieczeństwa, opieki, którzy myślą o zupełnie innych rzeczach. Myślą o, nie wiem, innowacjach, rozwoju, o tym, żeby być, nie wiem, najlepszym na świecie w czymś tam. To jest po prostu potężne zagrożenie, które jest nie tylko zagrożeniem finansowym czy gospodarczym, ale zagrożeniem także społecznym. I tutaj myślę, że to jest takie nawiązanie do tego, że to ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. I niestety w trakcie tej debaty także to było troszeczkę widoczne, że bardzo mało mówimy właśnie o reformach gospodarczych, bardzo mało mówimy o tym, jak bardzo ciśnie nas biurokracja, jak bardzo cisną nas przeregulowane różne sfery, nie mówimy o podatkach, a młodzi ludzie po prostu dalej będą emigrować i właściwie no, powinniśmy więcej czasu poświęcać na te, żeby te przyczyny emigracji, przyczyny w ogóle tego stanu rzeczy zacząć się poważnie rozważać i zobaczyć. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Furko, a następnie będziemy czekali na pytania również do pani poseł Ewy Lider, która jest już ponownie z nami. Proszę państwa, pierwsze pytanie to jest sondaże. Jak chcecie znać moje zdanie, to powiem wam tak. Nie lekceważę ich, bo nie wolno ich lekceważyć. Sam jestem zły, że czasami nie jest spójne stanowisko opozycji, która w wielu przypadkach jest słaba z tym walcem. To się zgadza. To taki walec pisowski idzie, który ma wszystkie jakby instrumenty w ręku. Idzie. I nas przejeżdża ten walec. Fakt faktem nie potrafimy czasami ewidentnie po prostu odpowiedzieć dosyć mocno, ale powiem państwu jedną rzecz, żeby nie zamykać. Absolutnie nie wierzę w te sondaże. CBOS jest absolutnie instytucją rządową i niewiarygodną. Dzisiaj wszystkie sondaże, które w wielu przypadkach oglądam, CBOS dla jedynki kompletnie niewiarygodne sondaże. Były dwa sondaże, proszę państwa, do których się nie przywiązuje. One były półtora miesiąca temu. Radio Z na 70 tysiącach słuchaczy. Był kompletnie inne wyniki. I RMF na też 70 tysiącach, czyli bardzo dużej grupie ludzi. Też były zupełnie inne wyniki. Ja uważam, że jeszcze jestem wielkim przeciwnikiem tego, że politycy po prostu śledzili te sondaże i się z nimi ścigali. To jest nieszczęście. Wierzcie mi, że to jest nieszczęście. W związku z tym mam specyficzne zdanie do tych sondaży. Druga rzecz, proszę państwa, to samospalenie. To jest nieprawdopodobne nieszczęście, ale bym chciał, żebyście zwrócili na jedną rzecz, co przy tym tragicznym wydarzeniu miało miejsce. Mieliśmy kompromitację mediów. Zwróćcie uwagę. Media nie wiedziały, jak się zachować. Nie podawano kompletnie, nie wiedzieli, jakiego miesza sprzedać. Początkowo pojawiały się sytuacje, że może chory psychiczny, może coś mu odbiło, się spalił. Nikt nie potrafił udźwignąć tego tematu. Były stacje telewizyjne, które kompletnie przemilczały temat. To jest tragiczna, nieprawdopodobnie historia. To jest taki, ja uważam, to jest nieprawdopodobny krzyk. Takich sytuacji mieliśmy już w naszym państwie kilka. Parę lat temu, przypomnę. Palił się pod urmem człowiek z zarządów Platformy Obywatelskiej.
proteście przeciwko ministrowi transportu. Jarosław Kaczyński nie miał żadnej litości, wychodząc, zrzucając winę absolutnie na partię rządzącą. Wejdźcie sobie do internetu i przesłuchajcie, to były bardzo brutalne wypowiedzi. Teraz wszyscy symetryści podeszli, może tego nie ruszać, może nic nie mówić, ale przy tym była jakby moim zdaniem największa kompromitacja mediów, które kompletnie nie zdały egzaminu. Ale dramatyczny przypadek, proszę Państwa, będzie w historii. Jeżeli można. Dziękujemy bardzo i prosimy o kolejne pytania. Pani poseł Ewa Lider zaraz będzie mogła się pewnie odnieść. Proszę. Ja nazywam się Julia Lisewska, reprezentuję 17 Liceum Ogólnokształcące i chciałabym się zapytać do pań posłanek. Słuchasz mnie? Tak, teraz tak. Oraz do pana Horały, ale już go nie ma. Nie ma. Chciałam się zapytać o aborcję. Ja wiem, że to jest drażliwy temat, ale kieruję to specjalnie teraz do pań. Jak się panie z tym czują o tej całej sprawie? Niestety pan już chora się na ten temat nie wypowie, ale chciałabym chociaż wiedzieć pańskie zdanie oraz tutaj też pana Kurwo. To w takim razie, która z pań by chciała jako pierwsza? Bo pan poseł przypuszczam, że ustąpi tutaj w kolejności. Która z pań by chciała jako pierwsza? Pani poseł, pani. 60 sekund, proszę. Wiem, że długi temat. Ja się aż dziwię, że tak mało takich trudnych, drażliwych tematów państwo poruszacie. Powiem tak, dla mnie przerażające jest to, co nam szykuje w najbliższym czasie, nie pamiętam jak się nazywa, Ordo Iuris. No właśnie, Ordo Iuris. Ja jestem zwolenniczką wolnego wyboru. Jestem matką trójki dzieci. I nie odważyłabym się, ale nigdy bym się nie odważyła jakiejś kobiecie powiedzieć, że nie ma prawa zdecydować o swoim życiu. W sytuacji na przykład, kiedy dziecko czy płód okazuje się głęboko uszkodzone wobec mózgu, nie odważyłabym się takiej kobiecie mówić, że ma urodzić. To jest zawsze wielka tragedia i wielka, jak myślę, życiowa decyzja, bo zdecydowanie, co robić dalej. Jak wiecie Państwo, kobieta, która rodzi dziecko... Prosimy o konkluzję powoli. To wiem, że długi temat, ale... Dobra, w takim razie... Nie no, to jest oczywiście trudny temat. Jeżeli będzie ta ustawa, ja oczywiście będę przeciw, jeżeli będzie... Ustawa, którą złożył, też nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam tych stowarzyszenia, które złożyło. Ratujmy kobiety. Będę za. Okej, okay, w takim razie pani poseł Magdalena Błońska, proszę bardzo, ale proszę, uprzejmie. Ja dosyć krótko powiem. Ja w ogóle wolę tematy takie, właśnie nie poprzejadza aż tak bardzo emocji, bo uważam, że to nie jest taka działka, którą państwo, jako państwo, powinno tak głęboko ingerować, ale jest dla mnie jedną rzeczą, bo ja ogólnie mam poglądy dosyć konserwatywne i jestem raczej przeciwko aborcji, ale co mnie najbardziej boli w obecnej ustawie, to jest to, że ona w 90% skutkuje śmiercią dzieci z zespołem Downa. To nie jest ustawa, która tak naprawdę, tak jak się mówi zawsze o tych głębokich uszkodzeniach dzieci i tak dalej, to jest naprawdę marginalny procent tych aborcji, które są dokonywane, bo 90% aborcji to są aborcje na dzieciach z zespołem Downa. A ja nie uważam i nie zgodzę się z tym nigdy, żeby dziecko z zespołem Downa to było dziecko, które nie ma prawa do życia i które należy po prostu zabić tylko i wyłącznie dlatego, że stwierdziło się, że ma nie taki chromosom. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Okej, dziękujemy bardzo. I pan poseł Grzegorz Furgo, proszę bardzo. Bardzo proszę Państwa, kobiety powinny decydować. I tyle w tym temacie. Zawsze będę za stroną taką, powiedziałbym, zawsze zagłosuję za tym, co powiedzą kobiety, tylko to jest w rękach kobiet. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przychodzi taki moment, który jednak muszę wziąć na siebie, muszę być tym złym. Przemku, ostatnie pytanie.
Proszę uprzejmie. Dzień dobry, nazywam się Anna Strelka, jestem z gimnazjum nr 8, teraz ze szkoły podstawowej nr 67. Wywiązała się tutaj dość emocjonująca dyskusja na temat zbyt dużej tolerancji rządu i policji dla różnych demonstracji. I może to nie do końca wiąże się z tą sprawą, ale chciałabym przypomnieć, że 1 września tego roku harcerz ZHP, czyli organizacji de facto apolitycznej, został zatrzymany przez wojsko i nie mógł przeczytać apelu pamięci. Chciałabym się zapytać, czy miało to związek z apelem smoleńskim i dlaczego harcerstwo jako organizacja apolityczna została postawiona w sytuacji, kiedy może być odbierane jako uczestnik politycznego sporu. Dziękujemy za to pytanie. Przypuszczam, że osobą, która by chciała odpowiedzieć, byłby pan poseł Marcin Horała, ale z racji nieobecności, kto z państwa by chciał zabrać głos? To pan poseł Grzegorz Furgo, potem pani poseł Ewa Lider. Proszę. No przede wszystkim dziękuję za to bardzo mądre pytanie. Bardzo mądre pytanie. Bo wszyscy już jakby zapomnieli, co się wydarzyło 1 września. A była to rzeczywiście duża sprawa i bardzo skandaliczna. Ale ja wam powiem jedną rzecz. Na pewno chodziło o apel smoleński. Ta władza nie lubi, jak jej się przeszkadza, ale zwrócę wam na inną rzecz uwagę. Czy wam to nie zgrzyta? Jesteście młodymi ludźmi. Ale proszę państwa, ja byłem w ubiegłym roku, jest rocznica 1 transportu do obozu koncentracyjnego Stutthof. Jest to niesamowita, bolesna sprawa dla ludzi, którzy jeszcze żyją. I nie rozumieją, że jest odczytywana apel smoleński. To zgrzyta w uszach. To jest taka beznadziejna, strasznie trudna rzecz dla nas, którą generalnie przeforsował jeden człowiek. On się nazywa Antoni Macierewicz. To wy pokażcie mi swoje zdanie. On chciał zobaczyć, jakie macie na temat tego człowieka, który odpowiada za religię smoleńską. To on odpowiada za to wszystko, co się tutaj dzieje. Antoni Macierewicz, jemu pozwolono na to ogromne kłamstwo, za które do dzisiaj wszyscy pokutujemy. To on wymyślał bomby termobaryczne, on wymyślił zamachy, on wymyślił te podkomisje swoje, które działają 2 lata, nic już kończy. I nic jakby nie ustaliły. I on wymyślił apele smoleńskie, które strasznie dźwięczą w uszach, bo one nie pasują nijak. Ani do 1 września, ani do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ani do różnych rocznic w obozach koncentracyjnych. To nijak się ma. A dziękuję za mądre pytanie. Dziękujemy bardzo. Pani poseł Ewa Lider i potem pani poseł Błońska. Jeżeli pani będzie chciała również zabrać głos. No to jest odpowiedź na to pytanie, jak nie ma posła Horały, który mógłby nam naświetlić. Ja natomiast powiem państwu, że tam byłam, ja to widziałam. To była naprawdę mocna agresja. Ja miałam takie poczucie, bo tam było takie poruszenie. Myślę, że upolitycznienie takich uroczystości na Serblatte i wszystkich innych, które wiążą się ze wzruszeniem, jest naprawdę wielkim przekroczeniem. Myślę, że wszyscy się tutaj dołożymy do tego, więc jeżeli nie ma posła, to tutaj i tak nie słyszymy odpowiedzi. Dla mnie takie potraktowanie harcerzy było haniebne. Naprawdę, ja później patrzyłam, że ci harcerzy nawet nie zostali zaproszeni na uroczyste śniadanie. Gdzieś z boku mieli golfówkę i kawę, a co roku byli zapraszani do uroczystości. Trudno to komentować. Dziękuję bardzo. I pani poseł Magdalena Błońska, proszę. Troszeczkę tak merytorycznie wyjaśnię, dlatego że... Merytorycznie. Tak, merytorycznie, dlatego że jak usłyszałam pytanie, to wiedziałam, nie znam tego tematu tak dobrze, pod względem formalnym, ale już sobie sprawdziłam. I, bo mi tak świtało w głowie, że problemem najważniejszym w tej całej uroczystości było to, że ktoś popełnił błąd formalny, poważne faux pas, dlatego że to jest ceremoniał wojskowy i tam nie może odczytywać tego apelu harcerz. Po prostu. Co roku odczytywał. Nie wiem jak to było, ale ceremoniał wojskowy mówi jasno i wyraźnie, że to musi robić żołnierz, więc albo doszło do jakiegoś niedogrania planu, bo takie uroczystości mają swój plan i powinny być wcześniej ustalone, bo sam fakt, że w ogóle wcześniej odczytywał, może były takie ustalenia, ale w tym roku te ustalenia też powinny być wcześniej, dlatego tego nie było wcześniej.
dlaczego doszło do tego, że ktoś w którymś momencie dopiero się zorientował, że jest tak, a nie inaczej i zaczął mieć pretensje. To jest błąd organizatorów bardzo poważny. Tak, bo do takich sytuacji nie powinno dojść, bo takie rzeczy się ustala wcześniej. Nawet jeżeli ceremoniał wojskowy jakoś tam to definiuje, to jeżeli są inne ustalenia, to one powinny być wcześniej, a nie w trakcie uroczystości. To jest w ogóle absurd. A co do tego, że to wzbudza niepotrzebne emocje, to ja się zgadzam jak najbardziej, dlatego że ja się również zgadzam z posłem Furgo, że ten apel smoleński jest czymś, co jest nie na miejscu na zwyczajnym świecie. Tak? Bo apel poległych to jest nasza tradycja, którą należy kontynuować i należy pielęgnować, ale odczytywania apelu smoleńskiego mnie również nie pasuje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim podsumujemy naszą debatę, to będzie krótkie 60 sekund od każdej z osób. Chciałbym też, korzystając z przywileju tego i mikrofonu, i tego miejsca, i patrząc na liczną obecność właśnie reprezentantów szkół, które z nami współdziałają, chciałbym już w tym miejscu, w tym momencie i w tym miejscu, niezależnie od tego, z jakiej Państwo są szkoły, czy są Państwo studentami z Gdańska, Gdyni, Sopotu, zaprosić Państwa już na... Warszawy również. Zapraszamy, żeby mieli Państwo chęć zaprosić do Sejmu, to już Państwa rola będzie. 18 grudnia, to jest poniedziałek, dzień sejmowy, więc mam nadzieję, że uda się czas znaleźć na finał Gdańskiej Akademii Debaty. Mówię gdańskiej, ponieważ gdyńskiej będzie okazja wcześniej jeszcze obejrzeć. Każdy będzie mile widziany. Wszystko myślemy jeszcze. Myślemy tak póki co nieformalnie, ale wszystko wyślemy. Zaprosić, ponieważ to, co my tworzymy, czy tutaj dzisiaj, tak? To, co my tworzymy najczęściej w nasze piątki, czy to w Gdyni, czy to w Gdańsku i wszystko to, co Państwo też pokazali dzisiaj, tych wiele pytań, również wiele pytań, które nie padło, a wiem, że by chciały być zauważone jeszcze, jest przykładem tego, że Polska potrzebuje dobrej debaty, że Polska potrzebuje dialogu i w tym kontekście bardzo cieszy mnie to, cieszymy się nas tutaj wszystkich, również Instytut Debaty Publicznej, to, że Państwo mając swoje i obowiązki, mając swoje różne zadania, że Państwo mając swoje wartości, poglądy i prawdopodobnie różne wizje Polski, potrafią rozmawiać. Potrafią rozmawiać, bo rozmowa jest bardzo istotna. Polska potrzebuje dialogu. Możemy wspierać się, w jakim kierunku winna iść Polska, ale Polska potrzebuje dialogu i w takim duchu, w takim podsumowaniu z mojej strony bym chciał oddać głos naszym szanownym prelegentom. Kto z Państwa by chciał jako pierwszy podsumować naszą debatę? Jasne? Ja mogę. To w takim razie pan poseł Grzegorz Furgo. Dzień dobry. Radio Gdańskie. Proszę Państwa, no przede wszystkim chciałem bardzo podziękować Państwu jako organizatorom, że macie upór i od początku jesteście konsekwentni w organizowaniu takich debat. Siedzimy ponad 2 godziny tutaj, proszę Państwa, i jesteście bardzo aktywni, bardzo fajne pytania i jesteście na tej sali. To jest sukces. To jest sukces Wasz, sukces nas, że potrafimy rozmawiać. Proszę Państwa, 2 lata, trudne 2 lata. Proszę, stoimy na takim rozdrożu, bo będziecie wy zapewne za te 2 lata również mieli wpływ na to, w jakim kierunku pójdzie nasz kraj. Czy pójdziemy w kierunku, tak jak teraz, wartości zachodnioeuropejskich, gdzie pokolenia walczyły o to, żebyśmy byli tam, gdzie jesteśmy, w Unii Europejskiej, w pakcie NATO, byli bezpiecznym krajem, moglibyśmy się poruszać po Europie, po świecie z podniesioną głową, czy też pójdziemy w kierunku innym, gdzie się cofamy, gdzie boimy się na marszach, o których tak pięknie mówimy tutaj, wyciągnąć flagę Unii Europejskiej, bo możemy dostać w buzię, powiem ładnie. To są takie przypadki, proszę zwrócić uwagę, wstydzimy się wyciągnąć flagę europejską. Flagi europejskie są ściągane z masztów, patrz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Flaga gdańska, flaga Unii Europejskiej. Wy będziecie decydować, to będzie wasz najważniejszy wybór, czy wy chcecie Polski otwartej, czy wy chcecie Polski ksenofobicznej, zamkniętej. Będzie wasz wybór. Dlatego tak ważne są takie debaty i tak bardzo dziękuję za te wszystkie mądre pytania i za Wasz udział. Naprawdę. Bardzo dziękuję, a Panie Doktorze, Panu również za patronat. Dziękuję.
Dziękujemy za dobre słowa, też pewnie w Państwa imieniu również. Pani poseł Magdalena Błońska, proszę uprzejmie podsumowanie. Ja również bardzo dziękuję. To już też moja kolejna debata tutaj. Bardzo się cieszę, że one się odbywają. Tutaj Andrzej jest niestrudzony w swojej działalności. Wraz z zespołem, to nie tylko moja rola. Oczywiście. Ja podsumowując, wrócę do tego, co mówiłam właściwie już cały czas, czyli do tego, że jako młode pokolenie macie bardzo trudną rolę przed sobą, dlatego że jest nas liczebnie coraz mniej, a to nasze, że tak powiem, barki wszystko by musiały udźwignąć i to wy musicie sformułować te żądania i mieć tą siłę przebicia do tego, żeby one rzeczywiście były realizowane, żeby nie było tak, że PiS, który rzeczywiście realizuje swoje obietnice, tak, obiecywał obniżenie wieku emerytalnego, obiecywał 500+, wprowadził, tak, oni robią różne rzeczy, które rzeczywiście obiecywali, ale one nie do końca są tymi rzeczami, które my jako młode pokolenie byśmy w ogóle oczekiwali, żeby nam się działy. Moim zdaniem naprawdę bardzo poważne wyzwania przed nami, wyzwania gospodarcze, wyzwania demograficzne, które leżą obokiem, które właściwie nikt się za nie nie wziął. Czekam, kto zlikwiduje ZUS. Wszyscy dobrze wiemy, że to jest po prostu rzecz konieczna i udawanie, że tak nie jest, że ZUS może dalej istnieć i że to w ogóle jest jakakolwiek przyszłość nasza, jest po prostu nabijanie nas wszystkich butelkę i to z tak poważnymi konsekwencjami, które nawet sobie nas teraz jeszcze nie wyobrażamy. Ja mam wszystkim życzę tego, żebyśmy byli na tyle zorganizowani, na tyle merytoryczni, żebyśmy potrafili sformułować rzeczywiste rozwiązania tych poważnych problemów i potrafili o nie zawalczyć w przestrzeni publicznej. Dziękujemy bardzo, pani poseł. I podsumowanie, pani poseł Ewa Lider. Proszę uprzejmie. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że nam nie ma co dziękować, bo to jest nasz, że tak użyję takiego określenia, psi obowiązek. I przyjemność. Ale oczywiście, że przyjemność za każdym razem, tylko że to jest nasz obowiązek przychodzić i rozmawiać z ludźmi. Wszyscy ci posłowie, czy politycy, którzy nie słuchają ludzi, odpływają i są absolutnie nie na swoim miejscu. Dwa lata rządów PiS-u mnie zatrważają. Są to rządy populistyczne i niestety nieodpowiedzialne, ale mogą się oczywiście niektórym podobać, dlatego mamy takie sondaże, jakie mamy. Ja w te sondaże wierzę. Myślę, że to też jest przyczyną jest tutaj przejęcie mediów. Wielu Polaków ma wyłącznie telewizję publiczną, a kłamstwo wysłuchane wielokrotnie zaczyna być w pewnym momencie odbierane jako przynajmniej częściowa prawda. Mam nadzieję, że się te błędy, które popełnia PiS, uda odwrócić bardzo szybko. Mam nadzieję, że my jako opozycja szybko się dogadamy i Polska na tym zyska. I że będzie to Polska bezpieczna, to będzie Polska otwarta i przyjazna dla wszystkich obywateli i nie będzie się zadłużała, a przynajmniej nie na tyle, żeby to mogło się skończyć katastrofą. Dziękujemy serdecznie pani poseł. Proszę Państwa, kończąc już nasze wydarzenie, chciałem raz jeszcze serdecznie podziękować i naszym szanownym panelistom i panelistkom, jak i również, co podkreślę raz jeszcze, ponieważ powiem nieskromnie dumni z tego jesteśmy, dziękuję wszystkim uczestnikom, a także absolwentom tak gdańskiej, jak i gdyńskiej Akademii Debaty. Proszę być pewnym, a będziemy też się o wsparcie zwracali jeszcze 18 grudnia, że będziemy dalej działali, żeby nasze debaty oksfordzkie w całym województwie pomorskim, że tak powiem, dalej rozwijać. Kto wie, może zawitamy kiedyś również do naszych gości z Warszawy. Polska potrzebuje debaty, Polska potrzebuje dialogu i dzisiaj daliśmy piękny przykład, my tutaj wszyscy, że potrafimy rozmawiać, potrafimy się pięknie różnić i potrafimy myśleć o tym, co jest ujęte w artykule 1 Konstytucji. Takie jest moje zdanie, artykuł 1 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Dziękuję Państwu za uwagę.